Szanowni Państwo, witam na kolejnej części naszej konferencji naukowej poświęconej czasowi okupacji i zniewolenia Żydzi i Polacy w obliczu totalitaryzmów 1939-1956. W tej części będziemy uczestniczyli w dyskusji panelowej na temat zbrodni w Jedwabnem i tytuł jest dokładnie Jedwabne i inne pogromy na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. I teraz kilka uwag technicznych, zanim przejdziemy do dyskusji. Proszę Państwa, każdy z uczestników otrzymał wykaz zagadnień, które będą omawiane. Może proszę przekazać Marcinowi Urynowiczowi jeszcze. No. I proszę Państwa, tych zagadnień, takich dużych zagadnień jest 4, tak jakby bloki tematyczne. Od razu zapowiem panelistom, że nie ma takiego obowiązku, żeby każdy mówił na temat każdego z tych zagadnień. Nawet byłoby dobrze, żeby nie każdy mówił na każdy temat, ponieważ jest nas w sumie 7 osób, łącznie z prowadzącym i myślę, że nie ma sensu przegadywać tego tematu. Oczywiście, proszę Państwa, będzie możliwość zgłoszenia jakichś uwag z sali. Więc w pewnym momencie zatrzymamy wypowiedzi prelegentów, czy tam dyskutantów i wtedy kto będzie chciał jeszcze będzie mógł podzielić się swoją opinią, czy jakimś pytaniem do panelistów. Więc to jest taka uwaga na początek techniczna. No właśnie, zacznijmy proszę Państwa od pierwszego zagadnienia. Rozumiem, że każdy dojdzie do swojego głosu, tak? I wtedy będzie każdy mówił. Pytania są następujące. Czy w Jedwabnem doszło do pogromu? A więc czy aparat pojęciowy stosowany do opisu tej zbrodni jest właściwy? I co leży u jej genezy? A więc okupacja sowiecka, okres anarchii po upadku władzy sowieckiej, antysemityzm Polaków, czy też polityka niemieckiego okupanta w pierwszych miesiącach wojny niemiecko-sowieckiej. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Mikrofon jest, proszę. Działa, tylko trzeba tam sobie przesunąć, nie, przesunąć. O, do góry. Dobra. Dobrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Chciałbym jednak na wstępie zaznaczyć i to w imieniu nie tylko swoim, ale dwóch kolegów, którzy siedzą tutaj, Krzysztofa Persaka i kolegi Żbikowskiego po lewej stronie, że nasz udział w tym panelu nie oznacza aprobaty dla pewnych działań podejmowanych w ostatnich latach przez IPN, które wykraczają poza przyjęte ramy debaty naukowej, a które zmierzają do dyskredytacji Centrum Badań nad Zagładą Żydów. W szczególności wyrażamy sprzeciw wobec niedawnych wypowiedzi nowego wiceprezesa IPN, które szkalowały autorów Dalej jest noc, a to jest jedno z najważniejszych opracowań o historii zagłady w Polsce oraz koleżanki i kolegów z Centrum Badań nad Zagładą. To tak tyle tytułem ram ogólnych. Ja bym się chciał odnieść do punktu pierwszego i do punktu czwartego. One są wszystkie bardzo bogate. Pierwsza jest kwestia terminologiczna. Tu jest to pytanie, czy pogrom, czy nie pogrom. Ono już się pojawiało. Wydaje mi się, że z bardzo wielu nietrafnych określeń to jest najlepsze. Po pierwsze się przyjęło. Po drugie pochodzi z tego samego regionu i dotyczy podobnych aktów przemocy podejmowanych kilkadziesiąt lat wcześniej. Robiłbym raczej zastrzeżenia, kiedy to przestaje być pogromem. A to, że akurat skupiamy się na przypadku Jedwabnego i sąsiedniego Radziłowa, co Krzysztof Persak już wspomniał w dyskusji w poprzedniej sesji, to raczej te dwa przypadki przestają nam się mieścić z powodów, tu znowuż Marcin Zaręba to wspominał, taki mój artykuł sprzed lat jeszcze z okresu dyskusji jedwabieńskiej, który dotyczy wyjątkowego charakteru zbrodni w Jedwabnem i przypuszczalnie w Radziłowie, to znaczy intencji wymordowania wszystkich Żydów, która jest tam widoczna w powołaniu czegoś w rodzaju straży, która pilnuje granic miasteczka, która ma uniemożliwić ucieczkę.
Wiemy, że ta intencja, ona nie została w pełni zrealizowana, no bo przynajmniej ta eksploracja wstępna grobu zbiorowego, ona nie daje podstaw do oceny, że wszyscy Żydzi z miasta zostali tego dnia wymordowani. Niemniej sam fakt, że kto chce zatrzymać Żydów, którzy próbują uciec, a także morduje kobiety i dzieci w pierwszych dniach operacji Barbarossa, pokazuje, że mamy do czynienia z czymś innym niż dosłownie tysiące pogromów, na przykład, może tysiące przesadziłem, ale wiele setek pogromów, które zostały przebadane przez historyków. Tu chcę zwrócić uwagę na takie opracowania dotyczące fali pogromów, zwłaszcza na Ukrainie podczas wojny domowej po rewolucji bolszewickiej, gdzie mamy dane dotyczące 1200 przypadków. Żaden z nich, podkreślam, nie miał ani w intencjach, ani co do skutku wymordowania wszystkich Żydów w danej miejscowości. Więc ja jestem za zachowaniem, używaniem tego terminu, ale stwierdzenie, że od pewnego momentu pojawia się coś nowego, czego w pozostałych pogromach nie ma. Więc to jest pierwsze. Drugie, że znaczy w tym momencie ja bardzo nie lubię używać pojęcia ludobójstwo, ludobójczy, dlatego że zostało wymyślone trochę później i jest często używane raczej, żeby podkreślić, że coś jest bardzo złe. Tak? Zmierzam tylko do tego, że jest właśnie intencja mordu totalnego, nawet lokalnego, ale totalnego, wymordowania Żydów, wszystkich Żydów w danym miasteczku, która potem poprzez jej usystematyzowanie i zamianę jej na politykę najpierw na okupowanym terenie sowieckim, a następnie w całej zdominowanej przez Hitlera Europie, to jest właśnie to, co się nazywa Endlösung. Na tym polegał plan i do tego jeszcze chcę wrócić, na czym polegała ostateczność tego planu, jego finalność, na nieodwracalności. I drugi komentarz już krótki, który z tych czynników, oczywiście wszystkie, to znaczy wszystkie z tych czynników, niewątpliwie okupacja sowiecka doprowadziła do zaostrzenia konfliktów międzyetnicznych na tym terenie. Niewątpliwie okres anarchii pomiędzy upadkiem władzy sowieckiej, a wprowadzeniem jakiejś nowej władzy już przez Niemców przy pomocy lokalnych kolaborantów w różnym stopniu między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Tu jeszcze chcę bardzo ważną rzecz dodać, też na terenie okupacji rumuńskiej. Dla mnie było oświeceniem to, co przeczytałem, co się działo zwłaszcza w Besarabii i dalej na terenie Ukrainy Sowieckiej, gdzie weszły wojska rumuńskie. Właśnie dlatego, że tam nie mamy Niemców. No są w ograniczonym zakresie, a mamy bardzo podobne zjawiska. Fala pogromów przed wejściem armii niemieckiej na tym takim terenie ziemi niczyjej, a następnie na gigantyczną skalę, powiedziałbym nawet proporcjonalnie do liczby Żydów tam obecną większe niż to widzimy na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Polityka niemieckiego okupanta oczywiście, przyzwolenie, zachęty różnorakie. Tu jeszcze nie ma tego w zapisanym, ale przed chwilą nasz przewodniczący profesor Wierzbicki wspomniał o antysemityzmie. Odpowiedź jest oczywiście, ale nie jest to wystarczająca odpowiedź. Antysemityzm był dosyć powszechny w II Rzeczpospolitej i wśród Polaków, i wśród Ukraińców, być może w mniejszym stopniu wśród ludności prawosławnej białoruskiej. Ale tylko w 10% miejscowości, gdzie żyli Żydzi i nie Żydzi, doszło do tego, co właśnie nazywałem pogromami. Więc antysemityzm nie może wyjaśnić, dlaczego w jednym miejscu było, a w drugim nie było, bo prawdopodobnie był wszędzie. Więc musi być coś jeszcze. Można powiedzieć, że jest to warunek konieczny do tego, żeby doszło z przeważnie dobrowolnym. Wiemy, że niektórzy w swoich procesach powoływali się na przymus niemiecki. Niemniej na tym olbrzymim obszarze od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, jeżeli są takie przypadki, to one są wyjątkowe. Znaczy nie trzeba było nikogo przymuszać. Wszędzie znajdowali się jacyś ludzie gotowi, a nawet bardzo chętni, żeby to z różnych powodów zrobić. Więc antysemityzm w sensie uprzedzenia antyżydowskie, zwłaszcza pewien rodzaj antysemityzmu, który jest rzeczą stosunkowo nową, jest rzeczą dosyć nowoczesną i przyznam, że przed laty, jak brałem udział w dyskusji jedwabieńskiej, byłem przekonany, że to jest oryginalny wkład nazistów w to. Dzisiaj mam już mniejsze przekonanie, im więcej się czyta, że tak poziom agresji słownej, takiej przemocy słownej z końca lat 30. w propagandzie obozu narodowego szedł bardzo daleko i kwestia, jak daleko mu było od zamiany słów na czyny, jest dla mnie dużo bardziej otwarta niż była wtedy. To tytułem odpowiedzi na pierwsze pytania, bo nie chcę blokować kolegów. No właśnie, ale tutaj wspomniałeś
o tym, że Jedwabne i Radziłów to są zjawiska wyjątkowe, tak? To równocześnie moim zdaniem to pociąga za sobą taką konkluzję, może przypuszczenie, że w takim razie coś lub ktoś musiał spowodować, że one się tam zdarzyły, tak? I na przykład, o ile okupacja sowiecka jest dla mnie oczywista, że to czas zaostrzenia tych relacji między grupami narodowościowymi, i to Niemcy widzieli dobrze jeszcze przed wybuchem wojny i wywiad niemiecki to dobrze rozpracował, no ale jest właśnie druga kwestia. Kwestia tego, że aby zorganizować tego typu mordy, masowe mordy, trzeba było czegoś więcej niż tylko ochoty mieszkańców. Tutaj pojawia się kwestia odpowiedzialności okupanta niemieckiego. Ja tu chcę powiedzieć, że z panem Pawłem Kornackim się nie zgadzam z tym, co on mówił w referacie, kiedy mówił, że nie było żadnej fali przemocy po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej. Coś takiego pan mówił. I że była tylko jedna ta fala związana z mordami w Jedwabnem i Radziłowie. Tymczasem uważam, że dokładnie było inaczej, odwrotnie. Były dwie fale przemocy, które się przetaczały przez Kresy. Pierwsza to była taka zupełnie spontaniczna, gdzie zabijano wszystkich, których uważano za zwolenników władzy sowieckiej. To byli najczęściej Żydzi, ale byli też tam i Polacy, byli Ukraińcy, to ludzie różnych narodowości. I to były spontaniczne wystąpienia ludności. Jakieś porachunki, samosądy miały miejsce to w ciągu, powiedzmy, pierwszego tygodnia, 10 dni, czyli do końca czerwca. Natomiast potem jest już zupełnie inna jakość tej przemocy i to moim zdaniem się bardzo mocno wiąże z działalnością tych grup policyjnych niemieckich. No, my mówimy o komandzie Schapera. No, i jest to wyraźnie pokazane w źródłach przecież, w relacjach, że przeważnie tam, gdzie zaczynał się masowy mord, najpierw pojawiało się komando. Niemcy, którzy robili naradę na przykład z mieszkańcami, znaczy z tymi powołanymi przez siebie jakimiś władzami, i to potem owocowało masowymi mordami. Pamiętajmy, że przed wybuchem wojny jednak Niemcy, Policja Bezpieczeństwa Niemieckiego przecież wręcz wydawała specjalne rozkazy, w których mówiono o tym, żeby nie stawiać przeszkód na drodze do samooczyszczenia, a właściwie tak delikatnie je inspirować, żeby to wyglądało zawsze na inicjatywę miejscowych mieszkańców. Tak. Tylko tyle. Dobrze, ja bym tutaj chciał odpowiedzieć, nie, bo to trzeba rozróżnić pomiędzy ogólną inspiracją niemiecką do przemocy antyżydowskiej, a drugą, jak mówię, tym, co wyróżnia Jedwabne i Radziłów tu na tym terenie, który omawiamy, terenie II Rzeczypospolitej. Zabieg totalnego wymordażowania Żydów, taki ludobójczy, który różni się od całej dotychczasowej historii pogromów, które świetnie się wpasują w teorię przemocy międzyetnicznej, gdzie grupa dominująca pokazuje grupie mniejszościowej, jakie jest jej miejsce w hierarchii społecznej za pomocą przemocy. To jest język przemocy i są tomy olbrzymie, The Deadly Ethnic Riot, to jest taka cegła, głównie dotyczy Azji Południowo-Wschodniej i to świetnie pasuje. Natomiast taka innowacja, radykalna innowacja, że to może polegać na wymordowaniu dzieci, kobiet, starców, którzy nie stanowią, znaczy nie pasują do teorii społecznej, która wyjaśniała inne takie akty. To jest coś nowego i właśnie wymagającego namysłu, ale chcę dać jedną rzecz, która mnie przybliża do tej tezy, że jest tam pytanie o udział Niemców i jest nadal ważne. Mianowicie, jedyny wcześniejszy przypadek wymordowania wszystkich czy prawie wszystkich Żydów ma miejsce prawie 2 lata wcześniej, bardzo blisko, w Ostrowie Mazowieckiej podczas ustalania granicy niemiecko-sowieckiej. Niemcy wymordowali tam, większość mieszkańców żydowskich miasteczka uciekła na stronę sowiecką, niemniej praktycznie wszystkich pozostałych wymordowali i to już jest 39 rok. Ja zmierzam do tego, że gdzieś jest przejście od radykalizmu, że trzeba się pozbyć wszystkich Żydów, czy ich wysiedlimy na Madagaskar, czy gdzieś tam to jest jakby do praktyki mordowania każdego. I ta niewielka odległość geograficzna z Ostrowi do Jedwabnego jest, zdaje się, w linii prostej, nie wiem, 40 kilometrów czy 50, naprawdę bardzo blisko, to ona by wskazała, ale to jest poszlaka. To nie jest dowód, to jest poszlaka. Więc czy to przywiózł niemiecki oficer w swojej głowie, jeden z tych, co tam tą taksówką, jak to w źródłach jest powiedziane, czy ten pomysł powstaje w wyniku, przepraszam, nieporozumienia międzykulturowego pomiędzy lokalnym kolaborantem a tymże oficerem niemieckim, którzy jakoś się komunikują
i w trakcie przez pomyłkę to wychodzi. To Krzysztof może więcej powiedzieć o Radziłowie, bo nawet niedawno żeśmy o tym rozmawiali, że tam jest zapisana ta rozmowa w dwóch różnych wersjach pomiędzy Niemcem przybyłym i tym lokalnym uczestnikiem. Natomiast dla mnie to jest inne, znacznie bardziej fundamentalne. Mianowicie jest takie. Czy mamy do czynienia latem 1941 roku? Czy to jest część zagłady w sensie Endlösung, niemieckiego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie? Czy mamy kilka równolegle wymyślonych sposobów, co by tu zrobić z Żydami? I w niektórych miejscach one mają totalny charakter. Bo jak, proszę Państwa, mamy kilkaset miejscowości, gdzie dochodzi do pogromów, to może na zasadzie losowania w kilku ktoś wpada na pomysł, no to wymordujmy wszystkich. Po prostu my tego nie wiemy. To już ja zbliżam się do tego, co chciałem powiedzieć potem w innej części na temat tego, gdzie widzę szansę na rozwój tych badań. W samym w regionie łomżyńskim, no to moja wiedza jest wiedzą wtórną, mam ją tylko od kolegów, tu dwóch siedzi. I wszystko to wskazuje, jest fala, jest takie zjawisko fala, co więcej, jest imitacja. Znaczy, wzory postępowania przechodzą z miejsca w miejsce, no bo to jest pytanie, skąd ludzie wpadają na taki sam pomysł w krótkim czasie, na który przez poprzednie kilkadziesiąt lat nie wpadali jednak w tych miejscowościach, żeby zabijać Żydów masowo. I te wszystkie czynniki, które w pytaniu były, oczywiście one mają znaczenie, możemy ważyć jak wielkie. I myślę, że w każdej miejscowości ten mieszanka tych czynników, czy co było ważniejsze, czy chęć zemsty na prawdziwych lub wyimaginowanych aktach kolaboracji Żydów z Sowietami, no bo jak wiadomo, niemowlęta raczej nie kolaborują z władzami okupacyjnymi, to jest coś więcej. Czy charakter niemieckiej obecności, czy też to, jak twierdzą niektórzy, Jan Tomasz Gross, żadne przypadki takich ludzi, którzy są kolaborantami pod każdym kolejnym reżimem i muszą się radykalizować, żeby zatrzeć pamięć o tym, że przed chwilą wysługiwali się komu innemu, więc dla nich zwalenie winy na Żydów jest idealnym rozwiązaniem zupełnie. Więc mamy ten miks i jedyną odpowiedzią na szukanie tego są badania porównawcze pomiędzy bardzo wieloma miejscowościami. I tu dziękuję bardzo. Czy do pierwszego tematu tego zagadnienia ktoś jeszcze z panów chciałby? Andrzej, jeszcze proszę. Ja bym bardzo chętnie, bo właśnie Dariusz z tylu prawie wszystko wyczerpał, ale moim zdaniem dwie kwestie, które ciągle muszą wyjść. Wyjątkowość Jedwabnego i Radziłowa na tle innych wydarzeń, no zajść, pogromów, czy jakbyśmy to nie nazwali. Dystans między tamtym 7 lipca a 23, załóżmy, czerwca, kiedy już Niemcy przeszli tamtędy, są po kilka razy obecni w Radziłowie i ten wzorzec zachowania, on utwierdza tych ludzi. I na koniec, co w ogóle tu nie jest, to jako motyw moim zdaniem najważniejszy, ale może dlatego, że ja zaczynałem od historii gospodarczej średniowiecza, to jest chęć rabunku i zagarnięcia mienia. Mi się wydaje, że ten czynnik materialny po tych paru dniach, po tygodniu upokarzania, wprowadzania w życie i tak dalej, pokazywał, że Żydzi nie są bronieni, były pewnie jakieś namowy i tak dalej, materiał nie jest doskonały, ale w Radziłowie wyraźnie moim zdaniem widać, że tam chodzi o kamienice, o domy, o poduszki, o rzeczy, głód rzeczy. Bardzo, bardzo wyrazisty. A dokumentacja, pewnie zaraz Krzysztof Persak powie, akurat w Jedwabnym, procesu jedwabińskiego jest no najsłabsza z wielu tych różnych, bardzo licznych sierpniówek, które są z tego regionu. My tam nawet nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, czy te taksówki wyjechały, czy nie. W Radziłowie wiemy na pewno, że wyjechały i że przy spaleniu Żydów. I to jest może ostatnia rzecz, bo i to spalenie synagogi tam i w 1939 i to w 1941 w Białymstoku, to jednak było od strzałów, w inny sposób, w trakcie różnych działań. Tu jest mord z premedytacją, tam się wsadza na drabinę chłopca, daje mu się bańkę z ropą, no i później ktoś to podpala. To jest wyraźna premedytacja, żeby zamordować wszystkich. No tyle na razie. Doktor Persak, proszę. Postaram się nie powtarzać tego, co mówili koledzy, zwłaszcza tego, z czym się zgadzam. Ja w swoich publikacjach, jeżeli chodzi o Radziłów i Jedwabne, staram się używać rzeczownika zbrodnia, mord. Rzeczywiście ze względu na wyjątkową skalę tych zbrodni, ze względu na sposób i ze względu na właśnie widoczne dążenie sprawców, żeby wymordować wszystkich Żydów. Pytanie, jak doszło do tego? Kto wpadł na pomysł,
żeby Żydów spalić w stodole. To zresztą nie są całkowite wyjątki, bo pamiętam z książki Witolda Mędygowskiego, który pisze też, że w Galicji Wschodniej zdarzały się przypadki spalenia w stodołach przez Żydów, przez tamtejszych chłopów. No ale to, jeśli można tak powiedzieć brutalnie, to jest jedna z nielicznych metod eksterminacji, jaką dysponują nieuzbrojeni w broń palną sprawcy. Ale przeczytam fragment zeznania z Radziłowa, ten, o którym mówił Dariusz Stola. Wierzyć, nie wierzyć, ale warto wziąć pod uwagę. Więc jeden ze sprawców sądzonych w Radziłowie zeznawał tak. Gestapowiec zaznaczył mnie, że możemy rżnąć Żydów nożami i rąbać siekierami. W tym jeden z naszej grupy, który również brał udział w rzezi Żydów, zaznaczył, że będzie to obustronne rozlanie krwi. Wtedy jeden z gestapowców, tu pada nazwisko, które pominę jednego z sprawców, który obecnie jest w więzieniu, powiedział: macie stodołę, możecie wszystkich spalić. Ten sam człowiek w innym zeznaniu, składanym tam trochę później, przypisał pomysł spalenia pustej stodoły temu wspomnianemu przez siebie swojemu koledze. Więc my nie wiemy, czy to Niemiec wpadł na pomysł, żeby spalić Żydów w stodole, czy w tej rozmowie któryś z tych milicjantów lokalnych wpadł na ten pomysł, ale być może było tak, że ten pomysł po prostu komuś przyszedł do głowy w Radziłowie, że ktoś na to wpadł. Być może właśnie w trakcie tej rozmowy, nie będę się upierał, która wersja jest prawdziwa, czy to podsunął gestapowiec, czy wpadł na to jeden z polskich tych członków Straży Obywatelskiej. A chodziło o to, że Żydzi mogą się bronić, że jest łatwiej ich wszystkich, zamiast wymordować jeden po drugim, tak jak to miało miejsce w Wąsoszu, to być może spalić ich w stodole. Radziłów był pierwszy, 7 lipca. 10 lipca podobna zbrodnia miała miejsce w Jedwabnem. Moim zdaniem bardzo ważne jest widzieć podobieństwo, że wręcz bliźniaczy scenariusz wydarzeń w obu miejscowościach, co z jednej strony można tłumaczyć pewnym kopiowaniem wzorca, a z drugiej strony być może właśnie tą samą inspiracją tego samego niemieckiego oddziału pod dowództwem Hermana Szapera. To tyle, jeśli chodzi o to pierwsze pytanie. Czy mam mówić, innego, następnych? Nie, to będziemy za chwilę przychodzić. Do pierwszego pytania jeszcze. Pan Paweł Kurnacki, tak? Bardzo proszę. Chciałem nawiązać do tego, co już powiedziałem wcześniej, z czym się tutaj panowie nie zgadzają. Tak jak powiedziałem tam w tym referacie, według mnie kluczowe znaczenie miało działanie niemieckie. Żeby już nie wchodzić tam w różne rozważania ogólne, które są jakby do zakwestionowania, podam takich kilka przykładów, które są dla mnie, według mnie, symptomatyczne. Dotyczą one zarówno Jedwabnego, jak i innych okolicznych miejscowości. Pierwszy przykład będzie z Jedwabnego. Jest jeden ze świadków, który notabene tą opowieść podał kilkakrotnie w różnych sytuacjach, już tam nie będę wchodził w szczegóły, powiedział tak, że był świadkiem takiego zdarzenia, jak 10 lipca rankiem w Jedwabnem burmistrz Karolak, tak, powiedział mu, że dzisiaj przyjadą Niemcy i Żydów albo spalą, albo rozstrzelają. No oczywiście, tak jak wszelkie inne relacje i zeznania, można im wierzyć, można im nie wierzyć, tak? W każdym razie ta informacja została powtórzona przez tego człowieka kilkakrotnie. Raz powiedział ją w latach 60., innym razem w latach 90., przepraszam, 2000. To jest jeden przykład. Drugi przykład podam taki. To są dwa przykłady podobne. Jeden dotyczy Wysokiego Mazowieckiego. Jeśli się nie mylę co do daty, było to 16 lipca 1941 roku. Wówczas Żydom z Wysokiego Mazowieckiego kazano zebrać się na rynku w Wysokim Mazowieckim. Powiedziano im, Niemcy powiedzieli, tak? Tam nie było jakiejś wielkiej ekipy niemieckiej. Była sytuacja podobna jak w Jedwabnym, że stacjonowało kilku miejscowych żandarmów. Kazali im się zebrać. Tutaj akurat nic nie wiemy o jakimś ewentualnym udziale Polaków w tym Wysokim Mazowieckim. Kazano w każdym razie im się zebrać na rynku. Wyłączono z grupy
tychże zgromadzonych Żydów, rzemieślników, odesłano ich do domu. No i ta, że tak powiem, grupa Żydów, to było, już nie pamiętam jaka to była liczba, ale to była liczba na poziomie tam 1000 czy 2000, stała na tym rynku przez cały Boży Dzień, aż do godziny mniej więcej 19, kiedy zostali oni poinformowani, że dzisiaj komisja sanitarna nie przyjedzie i mogą się rozjeść do domu. No i jakby w ten sposób Wysokie Mazowieckie latem 1941 roku ocalało. Drugi wątek podobny zdarzył się w Rajgrodzie. To już daty w tej chwili nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale też to było w lipcu. Tym razem na rynku w Rajgrodzie zgromadzono oprócz Żydów część Polaków, ponieważ byli podejrzewani właśnie o to, że byli funkcjonariuszami sowieckimi. Tych ludzi akurat zgromadziła tam funkcjonująca w tym Rajgrodzie policja pomocnicza złożona z Polaków. Mało tego, poinformowała tychże ludzi, rzekomo oczywiście tego pewności nie ma, że zostaną zabici. Też przez ileś godzin ludzie ci stali na rynku, tak? I w pewnym momencie przyjechał jeden bądź tam w innej relacji było, że dwóch Niemców ten Niemiec kazał się tym ludziom rozejść. I tak się sprawa zakończyła. To dotyczy innej sytuacji. Teraz powiedział pan o sytuacji tzw. chujnych rajgrodzkich. Rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Ona miała miejsce jeszcze w czerwcu, gdzie do Rajgrodu przyjechało komando niemieckie i rzeczywiście wybrano około 30 Żydów, których zaprowadzono do tzw. chujnych rajgrodzkich. Tam ich zamordowano i rzeczywiście istnieje podejrzenie, że Niemcy dali, że tak powiem, pistolet do ręki jednemu z Polaków, który tam w tym mordzie mógł uczestniczyć. Natomiast te zdarzenie, o którym mówię, zdarzyło się mniej więcej 2 tygodnie później. I to jest takie dość symptomatyczne, tak? Jeszcze analogiczna sytuacja zdarzyła się w miejscowości. To było chyba Jasionówka bodajże, ale mi się już te miejscowości trochę mylą, ponieważ ich jest tam dość dużo. Tam zgromadzono Żydów w budynku, który był jakimś rodzajem remizy strażackiej, czegoś takiego podobnego. I ich tam przytrzymano bądź całą noc, bądź kilka godzin. To jest tam, są różne relacje. Po tych wydarzeniach nie wiem, przyszedł jakiś tam oficer niemiecki, czy tam przyszło ich kilku, kazano tych Żydów z tejże remizy wypuścić. Proszę do konkluzji już. Konkluzja jest taka, jestem o tym przekonany, że gdyby 10 lipca o godzinie, nie wiem, przykładowo 14 czy 15 na rynek w Jedwabnym wyszedł Niemiec, tak, i powiedział głośno i wyraźnie, ale raus, to tam mniej więcej po minucie nie byłoby na tym rynku żywego, znaczy, że tak powiem, żadnej istoty ludzkiej, no. Dziękuję. Bardzo proszę, jeszcze doktor Persak i Marcin Urynowicz. Chciałem doktor Urynowicz. Adwocem, bo trochę mnie niepokoi pański, moim zdaniem, niewystarczająco krytyczny stosunek do źródeł i niekonfrontowanie ich ze sobą. Wspomniał pan człowieka, który kilkakrotnie zeznał, że miał mu burmistrz powiedzieć, że Niemcy przyjadą i spalą albo rozstrzelają Żydów. Znam te zeznania. Pierwsze dwa albo trzy to są zeznania w krótkim odstępie czasu od siebie złożone przed prokuratorem Monkiewiczem w jego zmanipulowanym śledztwie. Monkiewicz tego świadka tyle razy przesłuchiwał, aż z jego zeznania w ogóle znikną jakiekolwiek wzmianki o udziale polskim w tej zbrodni. To, że on przed prokuratorem Ignatiewem 30 lat później to powtórzył, myślę, że to trzeba by się zastanowić,
pracować nad psychologicznymi mechanizmami pamięci, że jeżeli człowiek coś trzy razy powiedział, powtórzył, to potem ma tendencję do powtórzenia tego samego. Nie bierze pan też zapewne także pod uwagę, że ta osoba jest wymieniana w latach 40. jako jeden ze sprawców w zeznaniach, które były składane, więc miał też dobre powody, żeby mówić o sprawstwie niemieckim. Także wydaje mi się, że jednak trzeba takie zeznania traktować z większym krytycyzmem, konfrontować je ze sobą, zestawiać, porównywać, zastanawiać się, kto, co, kiedy mówił, jakie miał powody, żeby powiedzieć bądź nie powiedzieć tego, co powiedział bądź nie powiedział w tych zeznaniach. Ja jednak przy wszystkich zastrzeżeniach mam większe zaufanie do tych źródeł, które powstały bliżej okresu wojny. Tam w ogóle, jeśli chodzi o Jedwabne, no to my dysponujemy okruchami informacji, ponieważ władze śledcze UB nie było zainteresowane odtwarzaniem tego, co się wydarzyło. Oni dostali tą informację, ten wyciąg z relacji Szmula Wassersteina, gdzie było wymienione tam bodaj 12 nazwisk, aresztowali kilkunastu ludzi. I ich jeżeli chodzi o przebieg wydarzeń, to on jest tam mimochodem w ogóle powiedziane, jakieś fragmentaryczne pół zdania albo zdanie, dlatego że głównie interesowało UB, kto był sprawcą. Pierwszy przesłuchany wymienił 47 nazwisk, przy czym, co ciekawe, te nazwiska, tymi ludźmi wymienionymi UB się dalej w ogóle nie interesowało. Tak jak aresztowano tych kilkunastu ludzi na początku, potem ich postawiono przed sądem. Więc tam jeszcze laurańscy, którzy zostali wymienieni, zostali aresztowani. Natomiast pan, ja się trochę też odnoszę do tego, co pan mówił w swoim referacie. Na przykład Eliasz Grądowski, którego zeznanie uważa pan za sfabrykowane, czy jest podstawionym świadkiem przez UB. To jest bardziej skomplikowana sprawa. Eliasz Grądowski był członkiem szajki, która w tym czasie spekulowała nieruchomościami żydowskimi. To była polsko-żydowska grupa, która wchodziła w posiadanie. On wielokrotnie jako fałszywy krewny występował. I to jest człowiek, który się tam kręcił w Jedwabnem w latach powojennych. I myślę, że to, co mógł powiedzieć, on rzeczywiście był zesłany do łagru chyba i nie było go w tym czasie. Natomiast to, co mógł powiedzieć, mógł powiedzieć ze słyszenia. Oczywiście jest to wiedza z drugiej ręki, ale ona jest spójna z tym, co mówili inni. A jeśli chodzi o nazwiska, które wymienił, bo rzeczywiście też wymienił sporo nazwisk domniemanych sprawców, to jaki był cel podstawiania takiego świadka i wkładania rzekomo w jego usta, przyjmijmy, że to były fałszywe oskarżenia, jeżeli tymi ludźmi wymienionymi UB się w ogóle potem nie interesowało i oni nawet nie byli niepokojeni. Dobrze, dziękuję bardzo. Minuta pan Paweł Kornacki, potem doktor Rynowicz, dwie minuty i przechodzimy do następnego pytania. W żaden sposób nie jestem w stanie czasowo odnieść się do wszystkich tutaj uwag. Tutaj pierwsza uwaga taka, jeśli chodzi o tego Grądowskiego, to który miał być fałszywym świadkiem, to nie był Eliasz, tylko Józef. Natomiast... No tak, ale to on występował jako świadek. No tam... No w każdym razie... Jak tego nie było na miejscu, to Eliasz. Józef był na rynku w Jedwabnem, został uratowany. No... Okej, okay. natomiast w kwestii tego świadka, o którego się tu spieramy, no być może jest tak, jak pan powiedział, czyli że on to sobie jakby dośpiewał, wymyślił i uwierzył w to, co mu, że tak powiem, mówiono. No taką hipotezę można postawić, że tak było rzeczywiście, natomiast należałoby to wykazać, a nie tylko domniemywać, że tak się mogło jakby stać. Tak? Ponadto on to zeznał nie dla Ignatiewa, tylko zeznał to, znaczy opowiedział to w jednym z tam, znaczy w Woniszewskim w 1988 roku, gdzie nie miał jakby powodów, żeby tam jakby, tak mi się wydaje, no. Oczywiście, no ja nie powiedziałem, że ta relacja jest jakby stuprocentowo pewna, w żadnym wypadku. Także proszę mi nie zarzucać to, że nie podchodzę krytycznie do źródeł. Wyraźnie powiedziałem, że ta, według mnie, oczywiście ta relacja budzi szereg zastrzeżeń i wątpliwości. I tutaj to, że Monkiewicz swoje śledztwo tam rzeczywiście, tu się zgadzam, w dużej części zmanipulował, to nie znaczy, że wszystkie informacje, które są w tym śledztwie, muszą być z definicji fałszywe. Także tutaj taki jest element, to mogę jakby to wspomnieć. Dobrze, dziękuję bardzo. I jeszcze doktor Rynowicz, tak sprawnie, krótko. Tak, dziękuję bardzo. Maciej Rynowicz, IPN, ja się przedstawię, bo nie ma mojej karteczki, więc może tak, żeby wszyscy wiedzieli.
Ja tylko chciałem powiedzieć odnośnie tej pierwszej sprawy, czy pogrom, czy coś innego, akcja eksterminacyjna, czy mord, jak mówi Krzysztof Persak. Moim zdaniem wszystko naraz, dlatego że sprawa jest na tyle skomplikowana, że my po prostu nie możemy użyć jednego słowa, bo jak używamy jednego słowa, to jakby tak definiujemy to w pewien określony sposób. Natomiast moim zdaniem, tak jak ja widzę tę sprawę, to w zależności od tego, jakby od świadomości oprawców, to była jednocześnie i mord, i akcja eksterminacyjna, i zwykły pogrom. Dlaczego? Dlatego, że nie mogę powiedzieć w świetle zeznań, w świetle relacji polskich, żydowskich, aby na przykład wszyscy, którzy byli, nie wiem, na rynku w Radziłowie czy w Jedwabnem, wiedzieli na przykład, że będzie tak, co będzie jakby finałem, jakby etapem końcowym. Ja tutaj powiem, że moim zdaniem słusznie powiedział Krzysztof Persak, że te bliźnia, że trzeba mówić o bliźniaczości wydarzeń w Radziłowie i w Jedwabnem z dwóch powodów. Po pierwsze wiedza ogólna, która nam mówi o tym, co się kolejno dzieje, a druga rzecz, że skoro mamy wydarzenia opisane tak dokładnie, w miarę dokładnie, tak, bo dosyć mamy obszerną relację, prócz oczywiście zeznań, mamy bardzo obszerną relację Hai Finkelstein, która jest dosyć świeża, zapisana tuż po wojnie, co prawda drugi raz, bo jak ona mówi, zgubiła pierwszy zeszyt, czy tam jakoś w jakiś sposób jej zginął i spisywała, zaczęła to od razu spisywać drugi raz, więc to jest wszystko bardzo świeże, to jest 46 rok, więc no, ona to pamięta bardzo dobrze. Chociażby wczytując się w tę jej relację, bardzo obszerną i szczegółową, no bardzo jest, no nie da się po prostu, nawet nie chcę mówić, że ciężko, po prostu nie da się wszystkim przypisać jakiejś, nie wiem, takiego myślenia eksterminacyjnego. Można podać tutaj mnóstwo przykładów. Proszę pamiętać na przykład, kiedy ona jest drugi raz z rodziną prowadzona na plac, tak? Pierwszy raz tam ją ktoś zwolnił i ona poszła do domu. Ja już nie chcę teraz mówić o reakcji sąsiadów, na to pewnie przyjdzie czas w toku dyskusji, ale w tym momencie, kiedy ona jest prowadzona drugi raz, co się wtedy dzieje? Ona idzie powoli, bo chce to spowolnić, i ten syn praczki, który ich prowadzi, tak razem z tą grupą swoją, nie będę opisywał całego kontekstu, chcę się odnieść tylko do jednego szczegółu. Otóż oni widzą w pewnym momencie, kiedy ich prowadzą, słyszą, tak jest u Hai Finkelstein, słyszą strzały, krzyk i widzą dym w odległości tam 60-70 metrów, prawda? I co wtedy robią ci, którzy ich prowadzą? Mówią, za późno, możecie wracać do domu. Gdyby oni mieli intencję eksterminacyjną, to na pewno by tak się nie zachowali. Zrobiliby w tym momencie coś zupełnie innego. Każdy wie co. Dobrze. Także te różne pojęcia możemy używać. Ja nie chcę teraz przedłużać, bo wiem, że mamy mnóstwo spraw, ale przyjdzie pewnie czas, to się wypowiem też, jakby uzupełnię tę wypowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przejdźmy teraz do drugiego pytania, zagadnienia w naszej dyskusji. Mianowicie, co wiemy, a czego nie wiemy na temat masakry w Jedwabnem przeprowadzonej 10 lipca 1941 roku? Czy tezy publikowanej w 2002 roku przez IPN pracy wokół Jedwabnego pod redakcją Pawła Machcewicza i Krzysztofa Persaka oraz jej przesłanie są nadal aktualne? Na przykład te o nieużywaniu broni palnej w czasie mordu, czy o nieobecności Niemców pod jedwabieńską stodołą, w której palono tamtejszych Żydów. Bardzo proszę. Teraz możemy po kolei. Nie, bardzo krótko, bo pierwsze zastrzeżenie do IPN-u, że nie wydał tego, no, zmiany polityczne różne po angielsku, bo to wszystko zostało na angielski przetłumaczone. Ja nawet o Radziłowie, ten kawałek, który jest tam w tej mojej części, opublikowałem w Lipsku, ale to wiadomo, jako szczególny przypadek i mi się wydaje, że do tego warto wrócić. To jest odwrotna sytuacja. Świetna książka Jana Tomasza Grossa, Revolution from Abroad, nie została nigdy przetłumaczona na polski i autor przez 20
20 lat cały czas to uzupełnia, żeby wydać po polsku i żeby to zaistniało znowu, bo to fantastyczna książka o prywatyzacji tej okupacji sowieckiej, wykorzystywaniu. My jesteśmy w odwrotnej sytuacji. Gdyby to było po angielsku, to i międzynarodowa debata z książką Kopsztajna, no bo akurat Witold Mędykowski no, tak samo czyta w każdym, to myślę, by ta dyskusja by się rozwinęła, ja wiem, w bardziej taki zaawansowany i owocny sposób. No i to przez to mam apel, żebyśmy może kiedyś do tego wrócili w sprzyjającej koniunkturze politycznej. To może pytanie do pana profesora Mędykowskiego. Jak pan ocenia aktualność książki wokół Jedwabnego, tej wydanej przez, w 2002 roku przez IPN? Czy pana zdaniem ona jest dalej aktualna, czy jej tezy, czy już nie? Nie wiem, czy mnie słychać. Tak, słychać. No, trudno mi powiedzieć. Jest wiele nowych publikacji i różne właśnie, niedawno się ukazała książka Chodakiewicza i innych. Mowa jest o nowych dokumentach, o dokumentach niepublikowanych i tak dalej. Ja myślę, że należałoby się zastanowić, czy są możliwości dotarcia do nowych dokumentów i w ogóle ruszenia z miejsca tej debaty, bo wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy w takim jakimś punkcie, w jakiejś, jak to nazwać, w jakimś rogu, z którego nie bardzo potrafimy wyjść. Znaczy są mniej więcej dwie, tak jak pan Kornacki powiedział, dwie strony i w zasadzie dyskusja odbywa się bardziej na forum takim facebookowym, gazetowym niż na rzeczywiście taka rzeczowa. To, co zostało wcześniej powiedziane, to rzeczywiście wydaje mi się, że jakieś badania porównawcze mogłyby nieco wnieść do naszego zrozumienia i patrzenia na ten pogrom, bo rzeczywiście z tego, co opisałem ileś tam lat temu, wiemy w zasadzie, jak działały Einsatzgruppen i to był taki bardzo stosunkowo prosty i efektywny model w sensie ilości zamordowanych i tempa. I ten model po prostu, oczywiście przed, tak jak było wspomniane tutaj przez profesora Stole, ten model nie zawsze pasuje, bo ponieważ były pogromy przed wejściem Niemców na terenach ukraińskich głównie, były przypadki topienia na przykład w rzekach innego rodzaju. Ale jeżeli ten model, powiedzmy, jedwabieński był taki efektywny, to dlaczego nie zastosowano go gdzie indziej? Wspomniana była też Arabia, Besarabia, gdzie byli Rumuni i tam, ja to zresztą opisywałem te przypadki, że Rumuni po prostu dokonywali takich zupełnie bezładnych mordów ludności żydowskiej tam gdzieś na polach czy w winnicach. Te ciała były rozrzucone w lipcowym słońcu gdzieś po polach i Niemcy po prostu zabronili im takiego postępowania, ponieważ to musiało być zorganizowane w taki sposób, że najpierw się wykopuje doły, natomiast następnie rozstrzeliwuje, zakrywa te zwłoki i po prostu, żeby nie doszło do rozprzestrzeniania epidemii i tak dalej. Także ten model palenia w stodole jest zupełnie jakimś takim wyjątkiem. Tego nie było na Litwie, nie było na Białorusi, nie było na terenach ukraińskich. To przypomina przypadek, no to jest dosyć znany, spalenia w Gardelegen przez Niemców, około 1000 ludzi. Także wydaje mi się, że potrzebujemy
zarówno jakiegoś nowego podejścia i próby porównania z innymi regionami, żeby wyjść z takiego impasu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Czy ktoś jeszcze chciał na ten temat drugi powiedzieć? Doktor Persak, proszę, redaktor tej pracy wokół Jedwabnego. Tylko, więc właśnie dlatego, że jestem redaktorem pracy, nie jestem w pozycji, żeby oceniać ją, więc chcę dokonać sprostowania, bo jest to pytanie, co zostaje aktualne, czy na przykład teza o nieużywaniu broni palnej, czy o nieobecności Niemców. Tam nie ma tak twardo postawionej tezy, dlatego, że my nie mamy 100% pewności. To, co możemy powiedzieć, przynajmniej w źródłach, w których myśmy korzystali, czyli tych źródłach z lat 40. sądowych, tam po prostu nie ma żadnej wzmianki w żadnym zeznaniu świadka, w żadnym zeznaniu świadka czy to oskarżonego, żeby ktokolwiek użył broni palnej w Jedwabnem tego 10 lipca 1941 roku. Teza zupełnie właśnie bezzasadna, bo nie poparta materiałem dowodowym, pojawia się wyłącznie w wyroku. Ale w tym wyroku pojawia się mnóstwo rzeczy, na przykład data zbrodni źle określona, dlatego że sąd niespecjalnie wnikał i chyba nieuważnie czytał te zeznania. Dalej teza o nieobecności Niemców pod stodołą. My też nie wiemy na pewno, czy ich tam nie było. Mogę tylko powiedzieć, że nie ma zeznania, które by mówiło, że byli. I można też zauważyć pewną taką charakterystyczną prawidłowość, że ci przesłuchiwani w ogóle bardzo niechętnie mówili o tym, co się działo pod samą stodołą. Tak o ile więcej mamy zeznań, które mówią o znęcaniu się nad Żydami na rynku miasta, to ten sam moment opisu, co się działo pod stodołą w Jedwabnem, jest bardzo szczątkowo w tych zeznaniach opisany. Znacznie lepiej jest to opisane w przypadku Radziłowa. Dlatego ja jestem właśnie zwolennikiem, żeby patrzeć razem, paralelnie na Radziłów i Jedwabne, bo jeżeli przyjmiemy taką hipotezę, że mamy do czynienia z bliźniaczymi zbrodniami, a no jest parę argumentów, żeby tak na to patrzeć, to jest to trochę tak, że jeżeli przyjmiemy, że mechanizm wydarzeń był podobny, to czego nie widzimy w Jedwabnem, często widzimy w Radziłowie i wzajemnie. To są moim zdaniem dwa takie dopełniające się obrazy. Dziękuję, że Andrzej Żwikowski przypomniał o kwestii tłumaczenia pierwszego tomu wokół Jedwabnego. Rzeczywiście, ja chcę tylko przypomnieć, że pan prezes Jarosław Szarek na początku swojej kadencji we wrześniu 2016 roku zapowiedział, że zostanie wydane angielskie wydanie wokół Jedwabnego, bo tym tekstem dysponuje Instytut Pamięci Narodowej. No i tej obietnicy nie dotrzymał. Była to publiczna obietnica w prasie, w wywiadzie prasowym. No za 3 tygodnie czy 2 skończy się kadencja pana prezesa Szarka, więc apeluję, żeby tej obietnicy dotrzymał, a przynajmniej żeby poczynił kroki, żeby ją dotrzymać. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Kurnacki chciałby coś powiedzieć o tym? Proszę państwa, ja tylko tam też powiem krótko. A propos samej pracy wokół Jedwabnego, chciałbym tylko zasygnalizować, że studia, które tam są, nie są jakby, to nie jest jakby jedno zdanie, tak? To nie jest jakby, nie ma tam jednej tezy, tak? Każdy z autorów ma jakąś swoją wizję, one tam się później uległy pewnym tam przemianom, zmianom, a tak dalej, ale uważna lektura tej książki, obawiam się, że niewiele osób w Polsce ją to uważnie zrobiło, ale ja twierdzę, że ja przeczytałem to bardzo uważnie, pozwala wyciągnąć przeróżne wnioski z tego, co zostało powiedziane. Natomiast a propos obecności Niemców czy strzelania pod tą stodołą. Już ja o tym tam chwilkę wspominałem wcześniej w swoim referacie, natomiast tutaj właśnie już nie będę powtarzał tego, co dr Persak powiedział o tym, że nie ma relacji, która by mówiła, że ich tam nie było. Natomiast dysponujemy całym szeregiem późniejszych relacji, wspomnień, zeznań u prokuratora Ignatiewicza, który jasno mówi, że Niemcy tam byli i działali pod stodołą. Oczywiście można powiedzieć, można zakwestionować, że wszystkie one są fałszywe, ale proszę państwa, w moim mniemaniu takich zeznań późniejszych jest bardzo dużo, jest ich na tyle dużo, że nie sposób tego wszystkiego tak zbyć jednym zdaniem powiedzieć, że na pewno to nieprawda. To jest jedno. A propos tego strzelania, to oprócz tego, co było w tym wyroku powiedziane, no tu powiedzenie tego, że w tym wyroku była podana błędna data, faktycznie ona wypłynęła z tego, że taka data była podana w relacji Wassersteina i sąd to po prostu skopiował do swojego wyroku, to
czy z faktu, że mamy w tym wyroku szereg różnych informacji. Niektóre są fałszywe, niektóre są prawdziwe, tak? I co do tego wszyscy się godzimy. Natomiast z faktu, że niektóre są fałszywe, niektóre prawdziwe, czy wynika z tego, że te, które nam nie pasują do naszej wizji tego jedwabnego, trzeba kwestionować, a te, które nam pasują, to bierzemy, tak? Czyli bierzemy zeznania, które były składane na UB, nam pasują, tak? I interpretujemy to jako udział tych ludzi w zbrodni. Natomiast jeżeli nam jakaś tam informacja w tym zeznaniu nie pasuje, to ją z definicji odrzucamy. Chciałbym jeszcze wspomnieć o czymś takim, że informacja o tym, że Żydów w czasie tej rzezi rozstrzeliwano, pojawia się również w zeznaniu, które złożył przed sądem grodzkim w Łomży powojenny burmistrz Jedwabnego o nazwisku Załuska. I tam jest jasna informacja, że 42 osoby zostały rozstrzelane. Więc to nie jest jedyna informacja, tylko w tym zeznaniu. Chciałbym też zwrócić uwagę, już wcześniej wspominałem o tym, na dwie relacje żydowskie. One są jakby mało znane, wspomniałem o nich w tam swoim referacie, które jasno mówią o tym, że sprawcami tej zbrodni w Jedwabnym byli Niemcy. Pierwsza relacja jest to relacja Itzhaka Fellera z Tykocina. On w latach 60., co prawda, przed policją izraelską, składając zeznania w sprawie Tykocina, opowiedział pewną tam historię, z której wprost wynika, że sprawcami zbrodni w Jedwabnym byli Niemcy. Historia ta polegała na tym, że miał rzekomo spotkać w tym Tykocinie chłopaka, który uciekł spod stodoły czy ze stodoły i ten chłopak opowiadał właśnie o sprawstwie niemieckim. To jest jedna taka relacja. Druga relacja znajduje się w ubiegłym roku przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe Księgi Pamięci Żydów Łomżyńskich, w której to księdze pamięci jasno jest powiedziane, że sprawcami tej zbrodni w Jedwabnym byli Niemcy. Znaczy opowiada to świadek, którego kuzyn uciekł stamtąd, czy wydostał się, dzięki pomocy Polakom wydostał się z Jedwabnego, czy uciekł przy pomocy Polaków. Natomiast tam jest prosta, krótka informacja, że Polacy, którzy się znajdowali pod to stodołą, po prostu gapili się na to, co robią Niemcy. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć na temat wokół Jedwabnego? Doktor Urynowicz, proszę. Ja tylko tutaj najpierw może troszeczkę ad vocem do Pawła Kornackiego. Ja bym bardzo ostrożnie podchodził do tego, kiedy relacje żydowskie mówią o tym, że zrobili to Niemcy, z bardzo prostej przyczyny. Ja myślę, że przynajmniej tak jak ja odczytuję te relacje i odczytuję różne zeznania, dla ludzi, którzy wtedy, tuż po wojnie, te sprawy zeznawali, spisywali, zajmowali się nimi, krótko mówiąc, byli w nie jakoś uwikłani, dla wszystkich było oczywiste, że to się wydarzyło jakby z powodu Niemców, w takim dużym cudzysłowie, tak? Z powodu Niemców. Więc, przepraszam, czy mogę dokończyć? Dziękuję. Więc to jest dla nich oczywiste. Kiedy oni mówią, że zrobili to Niemcy, to mówią o tym, że to by się nie stało bez Niemców. To ja to tak odczytuję. Nie odczytuję tego dosłownie, że zrobili to Niemcy, w sensie sami Niemcy i po prostu Niemcy, bo inaczej moglibyśmy zapytać, a dlaczego tam nie ma o Polakach, skoro jest mnóstwo samych uczestników, którzy mówią, że brali w tym udział. Więc to należy jakby wiedzieć, jak to czytać. Tak, i zresztą jakby w drugą stronę, kiedy na przykład są pytani ci uczestnicy polscy, mówię teraz o Jedwabnym konkretnie, tak co robili, czy się przyznają, to oni mówią, tak brałem udział w mordowaniu Żydów, czy nie pamiętam teraz dokładnie sformułowania, proszę. Brałem udział w mordowaniu, brałem udział w tej akcji, pilnowałem na rynku. Czyli krótko mówiąc, ten człowiek jakby już po fakcie wie, co się stało. On się przyznaje, że brał do tego udział, ale on chce, że tak powiem, dla niego ten jego udział to jest to bycie na rynku na przykład. Ale ponieważ on już o tym wszystkim wie, bo to już jest post factum, więc on się przyznaje jakby do całości, z czego w pierwszym momencie, jak się to czyta, to można odczytać tak, że on bierze w tym udział od początku do końca. Oczywiście mógł brać od początku do końca, tego nie wiemy, ale biorąc to pod uwagę, jak on
to zaznaczę, no to on mógł być tylko na rynku i nie widzę powodu, dlaczego nie wierzyć, że niektórzy byli tylko na rynku. Bardzo jest to moim zdaniem możliwe. Ale teraz jakby przejdę szybko, bo chcę do tego, co jest właściwe, czyli do tego, do tez odnośnie wydania wokół Jedwabnego. Ja uważam, że wokół Jedwabnego jest rzeczą niesamowicie ważną i w zasadzie nic z tego nie traci na aktualności, natomiast pewne rzeczy warto by było uzupełniać. To znaczy poszerzyła się nasza wiedza odnośnie tego, co się wydarzyło. Ja bym, jedna myśl mi uciekła, ale drugą mam, to jest kwestia na przykład tego, co bym nazwał, no może to nieładnie zabrzmi, ale zbandyceniem konspiracji Polski. Otóż moim zdaniem, gdyby nie fakt, że w tym rejonie mamy taką sytuację, jaką mieliśmy z konspiracją, ja mówię teraz przede wszystkim o tych wioskach na wschód od Jedwabnego, które są tuż przy tym kompleksie leśnym, które w okresie okupacji sowieckiej, my mówimy o konspiracji. Moim zdaniem to słowo absolutnie nie oddaje stanu rzeczy. Jeżeli przeczytamy to, co tam się działo, to możemy mówić co najmniej o takiej irredencie, jakiejś takiej ruchawce, nie wiem jak to inaczej nazwać, nie chcę tego nazywać absolutnie powstaniem, bo to w tym, to jest absolutnie tutaj słowo niepasujące. Ale ci ludzie są już jakby w toku jakiejś wojny. To znaczy tam są takie, na przykład z tych opisów NKWD-owskich wynika, że wystarczy, że przyjeżdża jeden oficjel rosyjski, jak ktoś woli sowiecki, ja używam słowa rosyjski, pojawia się tam, co się dzieje, wszyscy chłopi uciekają. No uciekają, bo każdy ma coś na sumieniu, prawda? I boją się na przykład, że w tym momencie nastąpi aresztowanie czy coś. Oni są w trakcie jakiejś wojny, oni są już w akcji. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że no, wiem, że to bardzo ryzykowna teza, ale ja widzę tutaj pewną analogię pomiędzy tymi mordami, które się dzieją jakby w tym momencie po wkroczeniu Niemców. Bardzo daleka analogia, ale moim zdaniem coś w tym jest. A tym zbandyceniem konspiracji polskiej, która pod koniec wojny albo już po zakończeniu wojny dopuszcza się mordów. I moim zdaniem tutaj na przykład należałoby spróbować zrobić jakąś analogię, porównać, zobaczyć. Przecież tam, w tym rejonie łomżyńskim w 1941 roku nie mamy tego, co później nazywamy polskim państwem podziemnym, prawda? To nie istnieje. Bo tam, gdzie to istniało, to jeżeli w ogóle zdarzały się mordy na Żydach z tych organizacji, które pod tym państwem się jakby afirmowały, czy też jakby się pod niego, do niego w jakiś sposób utożsamiały organizacyjnie, to możemy mówić o tym, że później były wszczynane jakieś śledztwa, był jakiś ruch, to znaczy ktoś jakby się tym interesował, dlaczego tak się stało. Znamy nawet przypadki wykonywania kar śmierci. Ale tam czegoś takiego nie ma, więc tam to zjawisko zbandycenia, mordowania też Polaków tylko dlatego, że ktoś uznał, że ci Polacy są zwolennikami władzy radzieckiej, czy byli zwolennikami, no miało miejsce, to wszyscy wiemy, prawda? Więc moim zdaniem na przykład ta kwestia, teraz jedna, która mi przyszła do głowy, to jest ta kwestia tego zbandycenia, która mogłaby być uzupełniona, plus oczywiście inne, których, ale nie chcę przedłużać, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz krótko profesor Stola i przechodzimy do następnego zagadnienia. Krótko zupełnie przypomnę argument, który rzuciłem przed laty w dyskusji do tego strzelania. Otóż w relacjach nie ma mowy o odgłosie wystrzałów. W przeciwieństwie do innych metod zabijania, strzelanie jest głośne. Słychać to w promieniu kilometrów. I tego nie ma. Znaczy to się pojawia dopiero u źródeł wywołanych samą dyskusją jedwabieńską już w XXI wieku. Tak? I to dla mnie jest sygnałem o ich wiarygodności raczej niż o tym, co było. I to jest niby wnioskowanie z milczenia, że czegoś nie ma wspomnianego, ale że jak nigdzie nie jest wspomniane,
A jak znamy relacje dotyczące tych miejscowości, gdzie Einsatzgruppen strzelały, no to słychać. Salwy, broń maszynową, słychać. Drugi argument na zasadnicze pytanie, czy tezy wokół Jednolego się trzymają. Tak, no bo nie, proszę mi podać autora i tytuł publikacji, w której udowodniono, że się mylą. Nie mówię o artykułach w prasie albo wpisach na Facebooku, bo to byłoby niepoważne. No i czekam, aż się coś takiego pojawi. Owszem, warto pouzupełniać, ale nie mogę sobie przypomnieć takich, które by udowodniły istotne błędy, więc odpowiedź, prawdą jest najlepsza teza w historiografii na dany moment. A to jest od 20 lat właśnie taka. Dziękuję. I teraz przejdźmy do zagadnienia, które w sposób dosyć naturalny tutaj wypłynęło, mianowicie postawy Polaków wobec Żydów na przykładzie Jedwabnego. I tu też pytanie do profesora Stoli na początek. Ty zajmowałeś się takim właśnie ujęciem trochę porównawczym postaw Polaków na ziemiach dawnej okupacji sowieckiej w lipcu 1941 roku. I powiedz nam, czy takie postawy, jak właśnie w Jedwabnem i Radziłowie, czy takie postawy spotykamy też na innych terenach byłej okupacji sowieckiej wśród Polaków? Mówię. Nie mówię o Ukraińcach, nie mówię o Litwinach, tylko o Polakach. Właśnie, to jest taka szczególna cecha tego regionu, że jest to ten region okupacji sowieckiej, w którym mamy dwie grupy, Polaków i Żydów. Wszędzie indziej mamy Białorusinów, Ukraińców, Litwinów, a czasami ta największa grupa to jest właśnie ani nie Polacy, ani nie Żydzi, tylko właśnie Ukraińcy albo Litwini. I to zmienia, że tak się wyrażę, zmienia społeczną geografię przemocy. Można powiedzieć, że na Litwie albo na ukraińskich terenach II Rzeczypospolitej to Polacy się boją, że za chwilę ci Litwini będą z nimi robili to samo, co robią z Żydami. Albo ci Ukraińcy, tak jak zabijali. Po prostu jest tak, że organizacje nacjonalistyczne, niepodległościowe, jakie tam nazwiemy, ukraińskie czy litewskie, które po prostu wchodzą we współpracę, czasami nawet już wcześniej nawiązują tą współpracę z Niemcami, są przygotowywane do inwazji, oni wchodzą w tą rolę. Więc to jest taki wyjątek. Natomiast na przykład we Lwowie, w jakim języku mówili uczestnicy tego pogromu lwowskiego, no to nie wiemy, przypuszczam, że byli też nikt tacy, co mówili po polsku. To nie można tego wykluczyć. Natomiast sama reguła jest taka, że to ta dominująca grupa wchodzi w tą rolę, no zwłaszcza, że na terenach litewskich i ukraińskich ona ma też dodatkową zachętę niemiecką. Właśnie do nich skierowaną, nie do Polaków, tylko skierowaną do nich. Ja bym, jak mówię, bardzo ciekawy jest ten przypadek besarabski, czy terenów w ogóle zajętych przez armię rumuńską, właśnie przez swoją odmienność. Przez swoją odmienność. To nie jest, tam są śladowe ilości Niemców na tym terenie. Dlatego jest to taki ciekawy materiał porównawczy. I mogę powiedzieć tak, o ile wszędzie na całym tym obszarze można bardzo łatwo wiązać akty przemocy antyżydowskiej z wcześniejszym istnieniem, znaczy one są związane z wpływami nacjonalistycznej prawicy. No to jest charakter ówczesnego antysemityzmu. Jest to związane z nacjonalistyczną prawicą integrystyczną, tą, która zmierza do eliminacji. A to jest ciekawe, te nacjonalizmy nawzajem się nienawidzą. Ukraiński z polskim, litewski z polskim, więc jakby to też warto odnotować, że to nie jest jakiś wspólny front, że każda z tych grup ma swój powód do ataku na Żydów, natomiast logika i tutaj, tu akurat ja jestem sympatykiem książki Kopsteina i Wittenberga Intimate Violence, w przeciwieństwie do Kamila Kijka, który bardzo surową krytykę, ale moim zdaniem zbyt daleko idącą krytykę tej książki wystawił, że oni próbują właśnie wychwycić, po pierwsze, dlaczego w jednych miejscach przemoc jest, a w drugich nie ma. To jest, w 90% miejscowości nie ma, w 10 jest. Więc to, co występuje wszędzie, nie jest wytłumaczeniem. I to jest w ogóle kapitalne spostrzeżenie, na przykład spostrzeżenie to, że to są miejscowości ze znacznym odsetkiem Żydów. Jak Żydzi stanowią niewielką mniejszość w miejscowości, prawdopodobieństwo pogromu jest niewielkie. Duży odsetek w miejscowości, prawdopodobieństwo rośnie. Więc to są takie prawidłowości socjologii, powiedziałbym, społeczne tej przemocy, bo to jest taka przemoc, powiedziałbym, komunalna. Tak? Jeszcze jak się siły litewskie czy ukraińskie organizują w jakiejś formacji, na przykład do Lwowa trafiają działacze OUN spoza, tak? Uzbrojeni. No to jest trochę coś innego, ale jak ma właśnie, że sąsiedzi, kiedy jest ta intymna przemoc, jak to właśnie Kopsztejn czy Natalia Aleksiun w swoim artykule też używa tego określenia intymna przemoc, no to jest pytanie do dwóch nauk, do socjologii i do psychologii.
I o tym będę jeszcze mówił za chwilę, że tutaj widzę pewną szansę wyjścia z impasu w tych dwóch rzeczach, ale tu chciałbym tylko zaznaczyć, że no, jakby no, jak siedzimy w Warszawie, to nas interesuje zachowanie etnicznych Polaków, tych przedstawicieli państwa polskiego, jeżeli tam jakikolwiek byli. Więc ja bym chciał troszeczkę zdenacjonalizować to spojrzenie, żebyśmy na chwilę wyszli z ram etnonacjonalistycznych i się dowiedzieli, jak skoro język nie wyklucza nikogo z działalności antyżydowskiej, bo ci i mówiący i po polsku, i po ukraińsku, i po litewsku, i znacznie rzadziej, ale też po białorusku biorą w tym udział, tak? Czyli wniosek, że żaden język nie chroni, żadna z kultur narodowych nie zabezpiecza przed wejściem w akt, który z jednej strony jest mordem na ludności cywilnej, a z drugiej przeważnie aktem kolaboracji z nowym okupantem. To też warto wspomnieć, czyli z punktu widzenia przez Polaka jest aktem zdrady, tak? Jakby się na to nie patrzeć. Więc jakbyśmy na chwilę to wyłączyli, a potem się spytali, do jakiego stopnia przynależność do grupy etnicznej, jak wielki ona ma wpływ? Bo skoro tylko niewielka mniejszość ludzi mówiących po polsku czy po ukraińsku bierze udział w tych mordach, to wniosek, że to nam wiele nie wyjaśnia. Trzeba jeszcze coś więcej niż tylko być Polakiem w Łomżyńskiem czy być Ukraińcem na Tarnopolszczyźnie. Trzeba, i właśnie tu są te pytania, jakbyśmy na chwileczkę odsunęli tą perspektywę, która zresztą jest zaplątana w kwestie winy narodów, jakieś takie rzeczy, które niewiele nam wyjaśniają z samego faktu zbrodni. Dotyczą oceny moralnej tego, co zaszło, ale nie dają nam lepiej zrozumieć tego. To tutaj może będzie ta szansa, żeby porównując właśnie ludzi mówiących po polsku, ludzi mówiących po rumuńsku, ludzi mówiących po ukraińsku, się dowiedzieć, jak to się stało, że zabijali swoich sąsiadów, ludzi, których znali. Ja bym dodał do tych bardzo cennych, ale dosyć ogólnych uwag, takich kilka refleksji, takiego praktyka, jakbyśmy porównywali cały ten pas okupacji sowieckiej. Najbardziej zaawansowani w wyjaśnieniu właściwie wszystkich epizodów udziału są Litwini, o dziwo. Teraz byłem niedawno też na Litwie po raz kolejny, wracaliśmy z Atlas Zagłady, czy tam Holokaustu na Litwie, jest Dieckmana po niemiecku, Bubnysa po litewsku i po angielsku. Właściwie każdy przypadek jest tam wyjaśniony. Polacy rzeczywiście mają no, jak gdyby na sumieniu taki no, bezkrwawy, ale przykry pogrom z października 1939 roku, zanim weszli Sowieci. Później Wilnie. To jest jedyny jak na razie znany przypadek. Na terenie Białorusi, tu abstrahuję od Łomżyńskiego, bo to w pełni się zgadzam, w zasadzie były to pojedyncze, sporadyczne i chyba i w książce Witolda Mendelsohna tak samo sporadyczne takie przypadki nienawiści, rabunku, zabójstwa i tak dalej. W przypadku Rumunii już jesteśmy bardzo zaawansowani. Rumuni wydali kilka bardzo dobrych książek na temat pogromu w Jasach i później tej transmisji, jak oni tam prowadzili, prawda, te transporty. Wyjaśnili mnóstwo rzeczy. Był to straszliwy pogrom w Jasach, ale on nie byłby tak liczny w ofiary, gdyby nie po prostu taki, no, bałaganiarstwo, nie wiadomo co. To jest taka linia obrony Rumunów, bo tam chodziło o ten słynny pociąg, który jeździł dosłownie z tymi niedoszłymi ofiarami, mordowany po drodze wielokrotnie tam i z powrotem. Zjazd w stronę tam Wołoszczyzny i z powrotem. Ale zrobili bardzo dużo i to jest dosyć dobrze eksponowane. Najsłabiej wygląda sytuacja no, na tej zachodniej Ukrainie, Lwów, Złoczów, Tłuste i tak dalej. Acz wydaje się, że w przypadku Lwowa nikt tego nie podjął tych badań, ale na pewno pierwsze dwa dni takie pogromowe, zaraz po odkryciu zwłok ofiar w pierwszy szczególnie dzień, to nie są Ukraińcy, którzy z tej siczy zaporowskiej zostali sprowadzeni parę razy później, tylko to jest taka miejscowa ludność, która już po okresie okupacji sowieckiej jest znacznie bardziej wymieszana. Znacznie więcej Ukraińców już mieszka na obrzeżach miasta i im się to wszystko przypisuje, ale to jest jeszcze bardzo otwarta kwestia, podobnie w Złoczowie. To nie jest zorganizowana akcja tego narodowego podziemia, to dopiero Dni Petlury we Lwowie, to 25 lipca, to już jest tak, to już jest zupełnie innego typu zjawisko. Także tu sporo jeszcze, mimo tej świetnej książki Kopsztajna, ja też się z kim zupełnie nie zgadzam, która pokazuje i próbuje to jakoś interpretować. Po pierwsze pokazuje tego znacznie więcej, odszukuje w księgach pamięci jakieś pojedyncze relacje, które nam kiedyś umknęły, bo akurat tej księgi nie było, gdzieś tam w Rzychu czy coś. Także tu jeszcze sporo możemy wyjaśnić, ale chyba największy ciężar trzeba położyć na tą na Ukrainę Zachodnią, czy Małopolskę Wschodnią, bo tu jest najwięcej jeszcze niewiadomego, jak te mechanizmy wyglądały.
Dobrze. Jeszcze krótko pan profesor Mędykowski, a potem będzie czas na głosy i pytania z sali. Panie profesorze, czy pan chciałby podzielić się swoją wiedzą na temat tych pogromów w dawnej sowieckiej strefie okupacyjnej i postaw różnych narodów wobec Żydów w tamtym czasie? Tak, ja oczywiście w zasadzie to zostało powiedziane. Chciałbym tylko dodać może na początek, że kiedy mówimy o tych polskich pogromach, w zasadzie są niezbadane, nieopisane i to chyba należy zrobić. Wydarzenia, które miały miejsce we wrześniu, czasami na początku października, ale najczęściej we wrześniu, na terenie wschodniej Lubelszczyzny. To znaczy terenach, gdzie weszły wojska Armii Czerwonej. One tam przebywały kilka czy kilkanaście dni. Później w wyniku porozumień granicznych, ustanowienia linii demarkacyjnej się wycofały. I tam w wielu miejscowościach miały miejsce pogromy, rabunki, pobicia, nawet przypadki śmiertelne. To jest mało znane, ale oczywiście to się różni od jedwabnego. Teraz, jeżeli mówimy o tym pasie pogromowym od północy do, powiedzmy, od Bałtyku aż po Morze Czarne, to należy wziąć pod uwagę też taki czynnik, że czy to na Litwie, w Estonii w mniejszym stopniu, ale na pewno na Litwie, były te czynniki zorganizowanych milicji, które właśnie dokonywały tych zbrodni, nacjonalistów, i była też taka nadzieja, być może to na podstawie tego, co się wydarzyło na przykład na Słowacji, że jest nadzieja na powstanie, na uzyskanie niepodległości, czy rodzaju takiego państwa satelickiego. I myślę, że to odegrało w dużym stopniu tą rolę. W przypadku Ukrainy właśnie takim wyzwalaczem to były właśnie te mordy więzienne. I one były w dziesiątkach miejscowości, ponieważ to była mowa już na poprzedniej konferencji, na terenie Białorusi czy tam w Litwy wkroczenie Niemców było bardzo szybkie, natomiast do Lwowa to wkroczyli 29 czerwca wieczorem na przedmieściach, więc było stosunkowo dużo czasu i w związku z rozkazem zamordowania więźniów, więzienia, przeważnie Ukraińców, nacjonalistów ukraińskich, którzy tam byli w kilku więzieniach we Lwowie, ale to było w kilkunastu miejscowościach, to stanowiło taki wyzwalacz i na pewno przyczyniło się do dużego okrucieństwa właśnie w tych pogromach, pobiciach, ponieważ była ta złość, no na pewno duży szok, że tak jak w Brygidkach, tam kilka tysięcy ciał, które w lipcowym słońcu się po prostu znajdowały w stanie rozkładu i później rozpoznawanie zwłok i tak dalej. Także tam była trochę inna sytuacja. Jeżeli chodzi o Jasy, to jest bardziej pogrom typu wojskowego. Tam była duża interwencja właśnie wojska i zaangażowanie wojska i właśnie te słynne pociągi, w których wożono ofiary z miejsca na miejsce i oni tam umierali w tych pociągach. Natomiast na terenie Białorusi to tak, jak było wspomniane, przeważnie to są pobicia, rabunki, ale to nie jest nigdy nie ma takiego charakteru eksterminacji. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie ten łomżyjskie, to jest dla mnie jakiś rodzaj wyjątku. I rzeczywiście trudno dla mnie, wcześniej była dyskusja, czy to jest pogrom, czy nie pogrom. Trudno mi nazwać to pogromem, ponieważ pogrom to jest raczej takie wydarzenie krótkotrwałe, spontaniczne, jakiś konflikt społeczny, nienawiść i tak dalej pomiędzy różnymi grupami. Tutaj mamy właśnie ten wzór, ten takiego podejścia eksterminacyjnego, które absolutnie nie było charakterystyczne dla żadnych pogromów,
pogromu w zasadzie w historii. To się nie zdarzało w latach przed I wojną światową, ani później. Także to jest coś zupełnie, absolutnie nowego i wymaga dodatkowego zastanowienia się. I też nie jestem przekonany, że tezy Kopsteina, one są ważne, pytania, które stawia, są ważne, ale nie do końca to można wyjaśnić. Jest jeszcze jedna rzecz właśnie, wspomniano tutaj wcześniej o języku. Czy we Lwowie mówiono po polsku, czy po ukraińsku? Jak wiadomo, Ukraińcy posługiwali się bardzo dobrze w języku polskim. Zresztą, jeżeli czytamy o zachowaniu później bandach UPA, czy oddziałach UPA po wojnie, przebierali się mundury, mówili po polsku zupełnie płynnie. Także to język nie do końca jest argumentem. Tak samo w czasie wojny, w czasie okupacji w Polsce było wielu Volksdeutschów, którzy mówili płynnie po polsku. Także ten argument może być mylący. Także rzeczywiście to jest pytanie i wymaga jakiegoś nowego podejścia, nowego, być może nowych instrumentów, w jaki sposób zrozumieć, bo to jest też... Być może to spontaniczny pomysł, ale rzeczywiście w tych bardzo wielu, dziesiątkach, setkach pogromów nie było czegoś takiego jak wymordowanie całej ludności. No i ten model spalenia w stodole to jest też stosunkowo wyjątkowe i nie było stosowane w zasadzie w innych miejscach. Także no w zasadzie tyle. Dziękuję. Tutaj pan profesor wspomniał o pogromach na Żydach we wschodniej Lubelszczyźnie po wyjściu wojsk sowieckich, ale to właśnie myślę, że to jest dobra ilustracja do wpływu okupacji sowieckiej na stosunki narodowościowe. We wschodniej Lubelszczyźnie okupacja sowiecka trwała 10 dni tak naprawdę, 10-11 dni. I to już wystarczyło, żeby tak popsuły się te stosunki narodowościowe, ponieważ tam dochodziło do różnych przypadków nadużyć ze strony tej milicji, komitetów tych komunistycznych. I natomiast w tym samym czasie w okolicach Jedwabnego stacjonowały wojska niemieckie, bo zajęły na początku, we wrześniu 1939 roku, Jedwabne i okolice. Jest charakterystyczne, że nie dochodziło do żadnych pogromów. Były napady o podłożu kryminalnym, ale dotyczyły Polaków i Żydów i one były z powodów czysto rabunkowych. A więc można powiedzieć, że ten klucz do zrozumienia tej wrogości, jaka narosła między mieszkańcami Kresów, no leży jednak w okupacji sowieckiej, mi się wydaje. I to jest też, ale raczej nie w antysemityzmie, jakby, który znajdował się w kulturze. Proszę. Czy można jeszcze odwrócić? Bardzo proszę. Krótka uwaga. To, co chciałem powiedzieć, to też to, że myślę, że jakiś to jest czynnik niedoceniany, ale no w zasadzie duże znaczenie chyba ma z jednej strony to przesłanie niemieckie, to znaczy wiadomo było jeszcze przed początkiem wojny, czy już na początku okupacji, ale jeszcze przedtem, jak Niemcy traktują Żydów, ustawy norymberskie i tak dalej. Ta wiedza była, wydaje mi się, dość powszechna, stosunek Niemców do Żydów. I to, że ta ludność jest bezkarna. W zasadzie analizując takie pogromy na przestrzeni dziesiątek lat, zawsze jest, należy wziąć pod uwagę nie tylko kto wywołuje pogrom, dlaczego, kto bierze w nim udział, ale też jakie są reakcje. W zasadzie, jeżeli to jest w okresie pokoju, to jest policja interweniuje po jakimś czasie, czy oddziały wojskowe i tak dalej. W tym okresie wytworzyła się taka sytuacja, że było wiadomo, że Sowieci pozostawili właśnie Żydów jako takich kozłów ofiarnych, ofiary zastępcze, ponieważ ta jakaś nienawiść i tak dalej była skierowana przeciwko nim jako rodzaj symbolu komunizmu, prześladowania, judeobolszewizmu, czy jak to nazwiemy. Z drugiej strony było wiadomo, że nikt nie stawi się w obronie,
Żydów, a dodatkowy, to często się pojawia też w literaturze, są takie argumenty, dlaczego nikt nic nie zrobił, dlaczego ksiądz czegoś tam nie zrobił, dlaczego inna osoba, jacyś tam prominenci i tak dalej, ale chyba trzeba zdać sobie sprawę z tego, że w okresie takiego bezchołowia, nawet nie bezkrólewia, bo w okresie bezkrólewia istnieje jakaś władza, natomiast to pewnie takie wakum, taka próżnia władzy, ten, kto ma jakiegoś obrzynka, kosę czy widły, w zasadzie dyktuje to, co się dzieje. I myślę, że ta jakaś erupcja takiej nienawiści, ona w zasadzie nie była znana wcześniej ta bezkarność i przyzwolenie. I myślę, że to też należy wziąć pod uwagę. Jeżeli pozostawimy, nie wiem, na kilka dni jakiś nie wiadomo na jakim obszarze nie będzie istnieć władza i przyzwolenie na mordy, to takie wydarzenia mogą mieć miejsce. Dziękuję bardzo. I teraz krótko dr Persak i przechodzimy do pytań z sali. Tak, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, że kończymy panel, bo nie, jeszcze będzie okazja. To, co chciałem powiedzieć, dotyczy czwartego pytania, więc jeśli to nie jest nie, właściwy to moment, będzie jeszcze to... o czwartym, to po pytaniach z sali. Dobrze, bardzo proszę, czy kto z Państwa chciałby podzielić się jakąś refleksją, ewentualnie zadać pytanie? Profesor Piątkowski, pierwszy, potem pan redaktor Wyszkowski. Momencik, mikrofon jeszcze. Ja mam takie globalne pytanie, bo faktycznie zgadzam się tutaj z profesorem Mędykowskim. Chyba znaleźliśmy się w jakimś narożniku, to znaczy trudno się spodziewać, że nagle na światło dzienne wypłyną jakieś źródła, które mogłyby zweryfikować radykalnie naszą wiedzę. No, mogłyby być to źródła niemieckie, trudno mi powiedzieć jakie, ale no musiałby się wydarzyć cud tak naprawdę, żebyśmy pod tym względem dożyli do jakiegoś przełomu. Więc mamy pewną pulę materiałów, to są relacje, protokoły przesłuchań świadków powstałe w różnych okresach. Panowie w swoich wypowiedziach poświęcili dużo miejsca wiarygodności tych źródeł, interpretacjom. Te same źródła dla jednej osoby są wiarygodne, a dla innej niewiarygodne. I moje pytanie brzmi następująco. Czy panowie widzą jakąś szansę, bo wydaje mi się, że potrzeba jest, przygotowania, trudno mi tutaj znaleźć słowo, obiektywnej, ale krytycznej opowieści o tym, co tak naprawdę się tam wydarzyło, która może byłaby lekturą nudną, ale pełną no, zasadnych argumentów dotyczących na przykład tego, że mamy okej, taki protokół przesłuchania świadka, ale istnieje prawdopodobieństwo, że on był bity, albo że kłamie, że ta relacja ma jakiś kontekst. Czy jesteśmy skazani na to, że właściwie za 5 lat możemy się spotkać w podobnym gronie i znowu postawimy te same pytania i znowu ponowimy te same wątpliwości? Dobrze, dziękuję bardzo. Na to generalne pytanie odpowiemy za chwilę, w ostatniej części panelu. Teraz pan redaktor Wyszkowski, bardzo proszę. Chciałem zapytać profesora Stolle, który powiedział o okularach etnonacjonalistycznych, nie, czy o czynniku etnonacjonalistycznym. Jaki to był czynnik na przykład w wypadku Szymona Datnera i jego żony, szefowej PPR w Białymstoku, od 1944 roku i dlaczego ci ludzie nie rozpracowali polskiej zbrodni w Jedwabnem? Przecież mieli wszystkie możliwości, jak rozumiem, bo przecież tamten Komitet Bezpieczeństwa, pani Orłowska była w Komitecie Bezpieczeństwa, który Urząd Bezpieczeństwa podlegał im przecież. No to jedno, a jeszcze mam jedno. Czy śledztwo jedwabnieńskie w sprawie Jedwabnego w latach, w drugiej połowie lat 40. nie było podobnie
podporządkowane interesom ówczesnej władzy, jak śledztwo w sprawie pogromu kieleckiego, kiedy ogłoszono, że sprawcami pogromu kieleckiego byli andersowcy. No więc tutaj też szukano tego czynnika przedwojennego, narodowa demokracja. No, czy tu nie ma podobieństw? Na pana pierwsze pytanie Szymona Dotnera, no tu jestem dosyć kompetentny, bo jego córka, która tam pod moim wiele lat, prawda, pracuje tam i przegląda bardzo dokładnie, teraz taką spuściznę mamy Szymona Dotnera. On rzeczywiście w języku jidysz, jak pisał dla siebie, to pisał bardziej szczerze o tym, że to Polacy zamordowali w Jedwabnym, to samo Menachem Turek, który tam większość tych relacji spisywał w jidysz. Natomiast to szło później do archiwum. Bernard Mark, który kierował, no, był i komunistą, i w tym sensie wszyscy ci uratowani Żydzi, którzy się zatrudnili w komisji, a później w Żychu, no, jak gdyby, no, mieli bardzo taki bagaż bardzo złych doświadczeń, i on ten artykuł słynny, od którego i Gross, i my zaczynaliśmy badania, on go znacząco złagodził. I w materiałach teraz oryginalnych, no, jego własnym, tym, no, będzie wyraźniej, no, widoczna ta pewność, świadomość i prawdopodobnie niemożność przekonania tych oczywiście urzędników, on tam parę lat mieszka w tym Białymstoku, do tego, że oni się tak naprawdę tym zajęli. No, Jedwabnym zajęto się tylko i wyłącznie dlatego, że tam ile, rok wcześniej, prawda, Krzysztof, czy dwa lata, był taki podziemie, jak gdyby wykryto taką grupę konspiracyjną w liceum i w samym Jedwabnym. I jak gdyby, jak przyszedł ten, ta notatka, czy ten list Szmula Wassersteina, został w Żychu przetłumaczony przez Tatianę Berenstein z żydowskiego na polski, wysłany do UB, no to znalazł się pretekst, żeby się tym Jedwabnym zająć. To nie dlatego, że ci śledczy, a później sędziowie, bo tak się bardzo przejęli tą zbrodnią, tylko że, no, to miasteczko było jak gdyby nacenzurowane w tej władzy komunistycznej. No i dlatego też przecież ten proces Sobuty z 53, to 4 lata później, szukali go w Łodzi, jednego z oskarżonych, i też niewiele, to całe dochodzenie i tak dalej, to niewiele wniosło. To tu mogę w tej kwestii dopowiedzieć. W sprawie sądu. Nie wiem, no już niedługo. W sprawie sądu krótko. Oczywiście, no, rzeczy porównujemy po to, żeby zobaczyć podobieństwa i różnice. Różnice są uderzające. Jeden jest nagłośniony, drugi w ogóle nie jest nagłośniony. Jeden jest przed sądem wojskowym, drugi jest przed sądem lokalnym. Wprost przeciwnie, nawet nie ma żadnych odgłosów tego sprawy jedwabieńskiej na poziomie ogólnopolskim. A jeśli się zgodzić z niedawną książką profesora Paczkowskiego i Machcewicza o rozliczeniach powojennych, tak, akurat w Polsce rozliczenia powojenne ze zbrodniarzami wojennymi były dosyć praworządne na tle Europy, tak? Tam przeważnie zasiadali sędziowie jeszcze przedwojenni, stosowali jakieś procedury. Natomiast, no, sąd kielecki, i powiedzmy, miał być błyskawiczny, żeby wskazać jakichś winnych, to w ogóle jest zupełnie inna sytuacja, i porównanie służy tylko temu, żeby zobaczyć różnicę, moim zdaniem, bardzo wyraźną. Dziękuję bardzo. Więc rozumiem, że nie, jest jeszcze pytanie. Pan Mateusz Lisak, proszę bardzo. Proszę wziąć mikrofon. Chciałem się zapytać, ponieważ bardzo często można znaleźć kontrowersje związane z ekshumacją ofiar Jedwabnego. I chciałem się zapytać, czy aby na pewno potencjalna ekshumacja miałaby znaczenie dla badaczy, czy pozwoliłaby określić jednoznacznie, udowodnić którąkolwiek z tez związanych z Jedwabnym, czy jest to tylko po prostu jedna z takich naleciałości legend powstałych wokół tematu? Może Krzysztof Persek. To ja pozwolę sobie na to odpowiedzieć, bo jestem autorem opublikowanego chyba w zeszłym roku obszernego artykułu, w którym starałem się opisać to, co wiadomo na temat tych prac archeologiczno-ekshumacyjnych w Jedwabnym na podstawie tej dokumentacji. Zacznę od tego, że oczywiście bardzo żałuję, że te badania nie zostały przeprowadzone
od początku do końca, bo w tej chwili w dyskursie, o którym mówił tu kolega siedzący obok, rzeczywiście w dyskursie negacjonistycznym, ta nieprzeprowadzona czy niedokończona ekshumacja jest jednym z głównych argumentów negacjonistycznych. Jeżeli ktoś przyjmuje wersję a priori, że zbrodnia w Jedwabnem została popełniona wyłącznie przez Niemców i że do Żydów strzelano, no to oczywiście nic dziwnego, że spodziewa się, że w wyniku ekshumacji znaleziono by dowody. Jeżeli tak jak ja odmienny pogląd się przyjmuje na podstawie źródeł archiwalnych, no to ja nie spodziewam się takich rewelacji, ponieważ mój obraz wydarzeń, jaki sobie wyrobiłem, jest inny. To znaczy oczywiście uważam, że to była zbrodnia popełniona w obecności niemieckiej, z niemieckiej inspiracji, za niemieckim zbrodniem, w jakimś tam udziałem Niemców, ale także przy udziale Polaków. I jeśli postanowiono Żydów spalić w stodole, to niby dlaczego mieli jeszcze ich rozstrzeliwać jednocześnie? To trochę nielogiczne. Ale tak. Bardzo źle się stało, że tej ekshumacji nie przeprowadzono. Jest pewnym mitem, który jest właśnie w tym dyskursie negacjonistycznym, że przerwano ekshumację, kiedy pojawiły się pierwsze łuski. No nie jest to prawdą. Pierwsze łuski znaleziono podczas wstępnych badań wykrywaczem metalu w tamtym miejscu jeszcze wcześniej, więc jakby one wcześniej już było wiadomo, że tam są. A decyzja o tym, że ekshumacja de facto nie będzie przeprowadzona, rzeczywiście tam jakby zapadała w ostatniej chwili, ale jeszcze zanim te badania się zaczęły. Jak wiadomo, jeżeli prześledzimy, to nawet ma swoje odbicie w prasie, wystarczy zrobić dokładną kwerendę prasową. W pewnym momencie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Lech Kaczyński wstrzymał postanowienie o ekshumacji. A potem się toczyły jakieś rozmowy z rabinem Szudrichem i innymi przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Brał w nich udział Stanisław Krajewski i Piotr Kadlcik chyba. Mówię to w tej chwili z pamięci, no ale w moim artykule jest to na pewno pisane. I ta decyzja, co zresztą jest w prasie jakby też uwidocznione, o tym, że ekshumacja ograniczy się tylko do odsłonięcia grobu i nie zostanie, i te szczątki, jeżeli zachowują układ, można zdjąć wierzchnią warstwę, oczyścić, zobaczyć górną warstwę tego, co jest w grobie, natomiast nie będą podnoszone, nie będą podejmowane i poddawane badaniom fragmenty szkieletów zachowujące układ anatomiczny. Tak to zostało określone. Ta decyzja zapadła, ja w tej chwili nie pamiętam dat, tak, ale to była niedziela. Natomiast w poniedziałek tam zjechała ekipa archeologiczna i rozpoczęła badania archeologiczne. I jest ewidentnym błędem zarządzania i błędem komunikacyjnym, że ta decyzja nie była im z góry zakomunikowana i zarówno archeolodzy obecni w Jedwabnem, jak i prokurator Ignatiew prowadzony śledztwo był przekonany wtedy, kiedy przystępowali do działania, że wszystko się potoczy zgodnie z planem, tak, no bo on tam zlecił ekshumację. I dopiero jak przeprowadzono badania, znaleziono podmurówkę stodoły, zlokalizowano najpierw ten pierwszy, większy grób na zewnątrz stodoły, przylegający do podmurówki, potem jeszcze w trakcie badań archeologicznych natrafiono na ten mniejszy grób wewnątrz, zawierający szczątki ludzi, którzy nieśli pomnik Lenina. I dopiero kiedy mieli przystąpić do eksploracji grobu, tego większego, wtedy przyjechał na miejsce dyrektor głównej komisji, prokurator Kulesza i oznajmił im tę decyzję prokuratora generalnego. Więc z ich punktu widzenia to rzeczywiście mogło tak subiektywnie wyglądać, że przerwano ekshumację, jak tylko mieli eksplorować grób. I tam rzeczywiście w protokole ekshumacji, a zwłaszcza w sprawozdaniu profesora Coli, jest wyraźnie ten ich sprzeciw, oburzenie, no, że to jest absurdalne, że im się nie pozwala, że to jest żadna ekshumacja. Jest prawda oczywiście, to nie była żadna ekshumacja w sensie dosłownym, bo ekshumacja polega na wyjęciu zwłok z grobu, tak mówi kodeks postępowania karnego. Więc tak to przebiegało. Także w związku z tym jest dużo różnych mitów i nieporozumień, które nadal funkcjonują. No i tyle. No i ja mogę powiedzieć, że bardzo żałuję, że nie dowiedzieliśmy, bo nawet jeżeli przyjąć tę wersję, do której jestem przekonany, że ofiary nie były rozstrzelane przez Niemców, tylko zginęły wyłącznie w wyniku spalenia w stodole, no to mielibyśmy jeszcze dalsze potwierdzenia tego faktu. Choć oczywiście
dużo więcej, dużo ich żeśmy otrzymali. Znaczy, jakby te badania, które tam przeprowadzono, które należy raczej nazwać badaniami archeologicznymi niż ekshumacją, też oczywiście dużo wiedzy przyniosły. Tak? Ja starałem się całą tę wiedzę, która z nich wynika w tym swoim artykule, wycisnąć z tych materiałów wszystko, co się dało. Rabin Szudrich, który jest jakby głównym autorytetem w zakresie judaizmu, któremu podlega Komisja Rabiniczna do spraw cmentarzy, jest ortodoksyjnym przeciwnikiem ekshumacji. Na ten temat, ja nie chcę się wypowiadać w tej chwili na temat prawa halachicznego, ale to nie jest tak jednoznacznie. Są różne opinie rabinów. Jakby judaizm to nie jest rzymski katolicyzm, gdzie jest papież i jedna doktryna. Tak? Różni rabini mają różne opinie. Ale w Polsce akurat tym autorytetem jest rabin Szudrich i jakby jego zdanie przeważa i ono jest respektowane, czy było wtedy respektowane przez władze państwowe i nadal jest. No to też, tak. Ale no jest też naczelnym rabinem Polski. I myślę w związku z tym, że nie ma szans na dokończenie tej ekshumacji, bo mamy do czynienia rzeczywiście z dwoma, uważam, skonfliktowanymi wartościami. Jedna wartość to jest jakby ta logika prawa państwowego, która by nakazała, logika postępowania karnego, która nakazałaby tę ekshumację przeprowadzić badania medyczno-sądowe i tak dalej. A z drugiej taka logika tego prawa religijnego i tego, które no w sensie takim moralnym jest jakąś wartością, ten spokój szczątków. Jeżeli przyjąć, że my generalnie wiemy, co się wydarzyło w Jedwabnem, a myślę, że generalnie wiemy, możemy się spierać, jak duży był udział Polaków, jak duży był Niemców, ilu tych czynnych z polskich sprawców było. Natomiast jeżeli nie przyjmujemy tej wersji, że ekshumacja dałaby zupełnie odwrotny obraz, tak, jakąś rewelację, która by po prostu z czarnego zrobiła białe, w co ja nie wierzę, to jakby ten argument jest, że ona nie wniesie nam tak radykalnej zmiany, żeby ona była warta łamania tych wszystkich, czy warta naruszania tych wartości. W tej chwili referuję argument, no tak, o liczbie ofiar moglibyśmy się dowiedzieć, tak, rzeczywiście, tak. Natomiast jeśli chodzi o liczbę ofiar, to powiem tak. W pewnym momencie, i to na bardzo wczesnym etapie badań archeologicznych w Jedwabnem, zanim jeszcze zarysy grobu zostały dokładnie ustalone, dopiero jak pierwsze odwierty wskazały, że grób tam jest, profesor Kola podał, że jego pojemność to jest 300 do 400 osób, ciał w tym pole. On nawet go jeszcze nie odsłonił. I potem się już tego trzymał. Uważam tę konkluzję za przedwczesną, nieugruntowaną. Co więcej, wszelkie analogie, bo profesor Kola to potem mówił, że na podstawie rozmiarów grobu porównuje do grobów w Charkowie, tak, tych z Wodni Katyńskiej, które i na tej podstawie twierdzi, ile mogło być. No, nie można tego zrobić, ponieważ nie jest znana głębokość grobów w Jedwabnem, po prostu. Znany jest rozmiar jego zarysu, głębokość nie jest znana, bo nie był eksplorowany. Po drugie, margines błędu w tym szacowaniu grobów w pojemności grobów w Charkowie był rzędu 70%. Bo czytałem bardzo dokładnie opracowanie profesora Koli dotyczące Charkowa. Bardzo ciekawe, zresztą i kompetentne. W Charkowie też nie eksplorowano w całości żadnego grobu, który byłby tej wielkości, co podejrzewane wielkość grobu w Jedwabnym. Więc ja nie wiem, ile tam było ofiar. Uważam, że liczba, która została podana i jakby funkcjonuje, nie jest wystarczająco uzasadniona. Myślę, że tych ofiar było kilkaset i więcej nie powiem. Ja myślę, że taki educated guess, jeśli mogę powiedzieć, 500 plus minus 200. Natomiast wiem jedno, że liczba mieszkańców Jedwabnego przed wojną, w 1946, a po wojnie to jest różnica 1000. Dobrze, teraz przechodzimy już do ostatniego pytania, więc co zrobić, aby... Tak, bardzo proszę, panie redaktorze. Jeszcze chwileczkę, proszę mikrofon wziąć, bo nie będzie pana słychać wtedy w nagraniu. Ja też proszę. Profesor Kola pisze tam o tym, że zbadał głębokość i dopiero na tej podstawie porównując, dobrze, mam to, nawet mam wrażenie, że widziałem zdjęcie z tego boku, że on nie odsłonił grobu, tylko odsłonił jeden...
No dobrze, ale jego wnioski te katyńskie wynikają z tego oglądu głębokości. Czy tam nie ma... No dobrze, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, to chciałem pana zapytać, bo zaniepokoiło mnie to wyrażenie, sobie zanotowałem, dyskurs negacjonistyczny. Do kogo pan odnosi? Bo o ile negacjonizm jest w iluś krajach ogólnie karany sądownie, karnie, prawda? A pan, czy pan odniósł to, jak rozumiem, do swojego kolegi, jak się pan wyraził, że to jest ten dyskurs? Nie, do siedzącego obok mnie, potem możemy się różnić w tych sprawach, ale oczywiście tak nie. Nie, no, mam na myśli ten dyskurs w książkach, o których pan zresztą wymieniał, bo pan mówił o tym dyskursie negacjonistycznym, który w ogóle idzie w kierunku, że Polacy w ogóle w tym nie brali udziału, a zrobili to wszystko Niemcy, bo takie publikacje oczywiście też istnieją. Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz bardzo krótko pan profesor Mędykowski i potem przejdziemy już do ostatniej fazy. Bardzo proszę. Ja chciałem się odnieść do sprawy ekshumacji. Niedawno, rok czy półtora roku temu, była olbrzymia ekshumacja w Brześciu. No i oczywiście to było szeroko, informacje krążyły o tym, także sprawa, czy ekshum możliwa, czy niemożliwa, to jest sprawa decyzji politycznych, no oczywiście rabinicznych, w zależności kto sprawuje funkcję. Ale druga sprawa, takie zasadnicze pytanie do Krzysztofa Persaka, czy na obecnym etapie technologii, czy są metody nieinwazyjne typu jakichś georadarów, jakichś fotografii i tak dalej, przy pomocy których można wykonać fotografie i jakieś symulacje trójwymiarowe i tak dalej i po prostu dokonać tego bez kopania i bez ekshumacji. Dziękuję. Sądzę, że nie jesteśmy w stanie uzyskać tego, co dałaby ekshumacja, bo tam policzono by te szczątki, tak? Są takie diagnostyczne fragmenty szkieletu, które występują tylko raz w szkielecie, tak? Tam, jakiś tam fragment podbródka i tak dalej. Na tej podstawie się liczby osobników w grobie zalegający liczy, tak? To jest standard. Po drugie, no właśnie te badania medyczne sądowe, które by ewentualnie mogły... Wydaje mi się, że nie ma takich metod nieinwazyjnych, które by z jakąś większą precyzją pozwoliłyby nam powiedzieć coś więcej niż poza tym, że grób tam jest, a to już wiemy. Pan Zdzisław Jurkowski, krótko, bardzo proszę. Proszę mikrofon wziąć. Halo? Słychać? Chciałem odpowiedzieć na to pytanie. Istnieją takie metody rzeczywiście. One sięgają do 40 metrów w głąb i są bardzo szczegółowe. Południowa Polska 10 lat temu została zrobiona. Nie wiem, czy ten obszar łomżyński został zrobiony. Można wykonać takie badania. Tak. Dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie. I teraz już ostatnia faza naszej dyskusji. Paneliści odpowiedzą na pytanie, co zrobić, aby badania na temat jedwabnego ruszyły z martwego punktu, byśmy mogli za jakiś czas już cieszyć się nowymi publikacjami naukowymi w tej sprawie. Bardzo proszę, profesor Stola. Czy na temat samego jedwabnego, bo co się wydarzyło w pojedynczej miejscowości, no to nie można stosować wnioskowania statystycznego, bo zawsze to może być ten jeden promil, gdzie było inaczej. Natomiast co się wydarzyło na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej latem 1941 roku, czyli w wielu innych miejscowościach, w ogóle na tym obszarze od Bałtyku do Morza Czarnego, to można bardzo wiele. I jest kilka świetnych przykładów. Tu kilka razy była wspomniana książka Kopsteina i Wittenberga, która dotyczy terenu II Rzeczpospolitej i ona łączy teorię społeczną, oni są politologami, z analizą statystyczną. Tam można mieć wątpliwości co do pewnych wniosków, natomiast sama taka idea, żeby zadawać pytania i wykorzystać nauki społeczne, że tak powiem, do triangulacji. My przeważnie, jak myślimy o triangulacji, to myślimy, że informacje z różnych źródeł pozwalają nam spojrzeć z różnych stron na to samo wydarzenie i wtedy dostrzegamy jego wielowymiarowy kształt i wzajemnie weryfikujemy też, sprawdzają pozostałe. Ale
prawidłowości ludzkiego zachowania w pewnych okolicznościach, które są przebadane na setkach przypadków podobnych. Jest gigantyczny obszar studiów nad ludobójstwami, na przykład nad rwandyjskim jest bardzo dużo, nad przemocą polityczną, nad przemocą pomiędzy grupami etnicznymi. To jest naprawdę na wszystkich kontynentach bardzo rozbudowana literatura i można i należy ją stosować. I ja bym chciał zwrócić uwagę oprócz tej książki Kopsteina i Wittenberga na pracę Jewgenia Finkela, Ordinary Jews. On się akurat zajmował, jak reagowali Żydzi na warunki okupacji niemieckiej w różnych miejscowościach i tam dochodzi do kapitalnych wniosków, ale to jest ważne, on jest, no zresztą to też polecam Państwu, jest taki jego artykuł, on napisał na temat taka teoretyczna ocena dorobku studiów nad ludobójstwami na trzech poziomach. Mikro, czyli indywidualnej motywacji sprawców, mezo, czyli tego, co się dzieje pomiędzy lokalnie albo regionalnie, no i wreszcie jest poziom makro, czyli tak, przeważnie poziom państw narodowych, to, co się dzieje w danym kraju. I oni wskazują, że największe szanse zrozumienia czegoś nowego, dotarcia do stworzenia nowych ustaleń, to jest ten poziom mezo, czyli powiedzmy właśnie to socjologii sprawstwa, okoliczności, w których to się dzieje. I tu Kopstein to łączył z analizą statystyczną, która pozwoliła im coś łączyć, ale to można też innymi narzędziami wziętymi z nauk społecznych. Więc tu jest wielka szansa i ja chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, że i ta fala zbrodni popełnionych na Żydowni, które są pogromami, inne już się nie mieszczą. Zresztą, jak na początku mówiliśmy o terminach, to ja się zastanawiam, jakich terminów nie możemy używać. Bo możemy, oczywiście każde wydarzenie można nazwać na różny sposób, pokazując różne aspekty. A ja bym raczej patrzył, których słów nie można używać, bo one zdecydowanie, na przykład Kristallnacht to nie był pogrom. Tak? To była zorganizowana odgórnie akcja przez państwo niemieckie i partię nazistowską w Niemczech. Więc i ta fala pogromów z lata 1941 roku i w ogóle zagłada Żydów w dominowanej przez Niemcy Europie jest zjawiskiem przestrzennym. Widać jak się, no na przykład to, że w generalnym gubernatorstwie, to jest w 1942 roku jest realizowany program, wiem, jest operacja Reinhardt, wiem jak to się dzieje, ale też to, że pewne rzeczy, jest pewna takie ekosystemy przemocy, że ludzie się uczą nawzajem, pewne rzeczy przenikają, albo pamięć zostaje. Na przykład rzeź dokonana na etnicznych Polakach przez organizacje ukraińskie z pewnością korzysta z doświadczeń wcześniejszej przemocy, która tam była. Więc tutaj widzę największe szanse i niestety jest tak, że polska historiografia jest ogólnie niedoteoretyzowana, niechętnie korzysta z dorobku nauk społecznych. A na styku tych dwóch rzeczy są największe rzeczy, więc właśnie największe szanse rozwoju badań, więc nie jestem przeciwko poszukiwaniu dalszych źródeł. W sytuacji, kiedy mamy bardzo ubogie źródła do wielu wydarzeń, nawet znalezienie jednej kartki może nam wiele wnieść, prawda? A tu jeszcze mamy trochę archiwów posowieckich, gdzie o działalności tej komisji specjalnej, może jakieś relacje wypłyną nagle, które wcześniej były nieznane, więc należy to kontynuować. Natomiast największe szanse właśnie widzę w zastosowaniu metody i teorii nauk społecznych. Oprócz do Finkela jeszcze chcę dodać bardzo ciekawą pracę Diany Dumitru, która zajmuje się Rumunią i Besarabią zwłaszcza. I ona łączy takie historyczne zacięcie do szczegółu z szerszym spojrzeniem, które wykorzystuje dorobek nauk społecznych. Ale na przykład jeśli chodzi o psychologię sprawców, jest świetna książka Jamesa Wallera, który mówi właśnie, jacy ludzie i jak to się dzieje, że są sprawcami ludobójstwa. I na ten temat jest naprawdę bardzo dużo, nawet jest zbyt wiele, żeby ktokolwiek zdołał to wszystko przeczytać, ale w polskiej historiografii jest zaskakująco rzadko to wykorzystane i to jest mój największy apel do kolegów, którzy prowadzą nadal badania, żeby z tego korzystać. Dziękuję bardzo. Teraz każdy tutaj jeszcze z panelistów, który nie mówił, 2 minuty tylko podsumowania. Tylko 2 minuty. Dodałbym tylko do tego, co mówi profesor Stola, że tych szczególnie wczesnych relacji z dochodzenia, a nawet niektórych procesowych, nigdy nie przeczytał sumarycznie ktoś, specjalista od języka. Czy nie tyle językoznawca, ile jakiś właśnie krytyk tych tekstów historycznych, językowych. I rzeczywiście to taką naukę dyskursywną uwiarygadniającą różne rzeczy i wskazującą, gdzie tam mogło być wymuszanie i oszustwo, to się da na poziomie językowym. Nie te najstarsze, pierwsze relacje zbierane, zapewne pod pewnym przymusem, przy pobiciu, przy jakiejś groźbie, ale one już na poziomie językowym wydawały mi się niemożliwe do sfałszowania na tak masową skalę. Prawda? Tym bardziej, że weźmiemy poprawkę, że tam bardzo często tacy
Polako-Białorusini, prawda, prowadzili te pierwsze dochodzenia. I tu warto by się o jakąś taką językoznawczą, generalnie mówię, też analizę tego materiału śledczego się pokusić, bo to by nam naprawdę uwiarygodniło mnóstwo naszych intuicji. Historyk nie jest takim specjalistą zwykle od badań tam różnych syntaks, Bóg wie czego, prawda, użycia słów, no i tak dalej, i tak dalej. To tyle miałbym tu do dodania. Bardzo proszę. Doktor Persak, podsumowanie. Odpowiedzi na czwarte pytanie i pola do eksploracji. Wydaje mi się, że to akurat mogłoby być zadaniem dla Instytutu Pamięci Narodowej, który dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, porządne kwerendy w archiwach niemieckich. My przygotowując wokół Jedwabnego mogliśmy to zrobić w dosyć ograniczonym zakresie. To była kwerenda profesora Dmitrowa. Ale to stosunkowo krótko trwało. Wydaje mi się, że przeczesanie archiwów niemieckich, różnych materiałów także procesowych, być może nam doda nieznanego materiału źródłowego dotyczącego, może niekoniecznie Jedwabnego, ale którejś z, ale może Jedwabnego, nie wiemy, ale którejś z tych innych miejscowości. Nie wykluczam, że kiedyś może wypłyną przy jakimś pewnie przypadkiem fotografie, które ponoć Niemcy mieli tam robić. To nie jest wykluczone, że to jest prawda, że ktoś tam fotografował. Na przykład istnieją fotografie z pogromu w Jasienówce. Dwie czy trzy. I one były kilka lat temu wykorzystywane na wystawie, którą Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie zrobiło. Pan Paweł Kurnacki, proszę bardzo. Ja generalnie chciałem się przychylić tutaj do zdania mojego sąsiada, że jakby, znaczy generalnie rzecz biorąc jestem zdania, że należy przepracowywać te źródła, które są, poszukiwać nowych. Tak jak już tam wspomniałem, tam raz czy dwa razy mi się udało znaleźć tam, może nie są kilka źródeł, których tam napomknąłem, może nie są to jakieś takie istotne źródła przełomowe, może nie są to jakieś, no mówię, to co tutaj właśnie sąsiad powiedział, że odwracają czarne na białe, białe na czarne. Tak nie jest, oczywiście. Natomiast jest to jakiś kolejny element tej układanki. Ja ze swojej strony cieszę się, że tutaj wysłuchałem szeregu uwag dotyczących tego, co mniemam, tego, co uważam. Mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do tego, że będę mógł przynajmniej z niektórymi z panów jakąś współpracę nawiązać. Dziękuję. Pan doktor Urynowicz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja tutaj dodam, że oczywiście te wszystkie sprawy, które zostały poruszone, czyli doteoretyzowanie, to jest niesłychanie ważna rzecz. Ja nie ukrywam, że mnie akurat bardzo przekonuje książka Kopsteina i Wittenberga i zarzutów, które powstały w recenzji, o której wspominał tutaj profesor Stola, nie bardzo rozumiem. Wydają mi się one nieuzasadnione bardzo często. I to jest taki wkład, który mógłby pomóc, nie mówię tutaj tylko o samym Jedwabnym, ale czy w ogóle o tej ziemi łomżyńskiej, ale w ogóle w polskiej historiografii. Są oczywiście takie rzeczy, które pewnie by nas ruszyły z miejsca, jak to, o czym było wspomniane, czyli większa kwerenda, bardzo dokładna w źródłach niemieckich, plus to się wiąże z pytaniem, które zadał Sebastian Piątkowski odnośnie tego, co by, jaki cud mógłby się wydarzyć. No, na przykład cud ekshumacji mógłby się wydarzyć i to w sensie dyskusji bardzo by nas zmieniło, bo niezależnie od tego, czy by coś wyjaśniło, czy nie w obrazie, to w dyskusji bardzo by dużo zmieniło, prawda? Bo te argumenty, na które się niektórzy dzisiaj powołują, no krótko mówiąc, przestałyby istnieć. Ale do tego bym dorzucił też kwestię taką porównawczą, której nam, wydaje mi się, brakuje, bo co prawda jest z nami profesor Bendykowski, który mówił odnośnie swojej książki W cieniu gigantów, ale tak naprawdę to my mamy, co my mamy? Tak naprawdę mamy jedną taką książkę, tylko dzięki profesorowi Bendykowskiemu. Nie mamy, ja co prawda nie ze wszystkim się akurat zgadzałem, co profesor Bendykowski tam napisał, bo chodziło mi o te przełożenia spraw czasów pokojowych, czy te teorie można stosować do czasów wojennych. Ja tutaj nie do końca się zgadzam, ale sama faktografia
i pokazanie w takim ujęciu z jednej strony encyklopedycznym, a z drugiej strony porównawczym, które dokonuje profesor Mędykowski, wydaje mi się bardzo uzasadnione i bardzo cenne i pokazujące, jakby poszerzające naszą perspektywę. I kto wie, na zasadzie tych analogii i tego porównywania, przy okazji odnajdywania nowych źródeł, a wiadomo, że one będą wynikały. Zresztą słyszeliśmy wypowiedzi Pawła Kornackiego, który mówił o tym, że na przykład nikt do tej pory nie znalazł Abrahama Boruszczaka, a on znalazł, prawda? Nie wiem oczywiście, co z tego wyniknie, bo to tylko tak zabrzmiało, ale tak, ale mamy konkret, tak? Mamy konkret, który pokazuje, że jakieś rzeczy możemy znaleźć. Nie wiadomo, czy to jest jedyna rzecz, może coś więcej. Także takie rzeczy mogą nas popchnąć do przodu i jakby uzupełniać naszą wiedzę, która moim zdaniem no w tym momencie najlepiej jest wyrażona właśnie w tomie wokół Jedwabnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan profesor Mędykowski, też 2 minuty odpowiedzi na to pytanie. Co robić, aby popchnąć te badania o Jedwabnym naprzód? Tak, ja może... Słychać mnie? Tak. Dziękuję. Przede wszystkim tak, chciałbym wspomnieć o takim zupełnie przypadkowym odkryciu. Jeden z esesmanów Niemann z Sobiboru, który zginął w czasie powstania w 1943 roku, miał w domu album fotografii z Bełżca i Sobiboru. Ten album leżał na półce i dopiero właśnie ktoś z rodziny po przejrzeniu pokazał go badaczom i tak dalej. I dzięki temu mamy fotografie z obozów zagłady, których wcześniej nie było. Czyli te nowe dokumenty mogą być. Jeżeli chodzi, ktoś wspomniał o Jasionówce. Jest więcej niż 2-3 fotografie z Jasionówki. Ja publikowałem to przy współpracy z Kartą, z fotografie z niemieckiego Muzeum Historycznego. Tam jest seria kilkunastu fotografii, warto zobaczyć. Nowe źródła oczywiście mogą być nie tylko w archiwach niemieckich, ale także izraelskich. Może coś wypłynąć. Dalej, myślę, że potrzebujemy szerszych zespołów, ponieważ badania takie pogromów, powiedzmy kilkudziesięciu czy kilkuset, jakieś statystyki, opisy i tak dalej, to nie jest praca dla jednego człowieka, na pewno osoby, która nie ma dostatecznych środków i finansowania, żeby tym się zająć przez kilka lat. Czyli potrzebne są te zespoły. To, co było wspomniane wcześniej, bardzo ważne, zgadzam się z profesorem Stolą i z profesorem Żbikowski, jest coś takiego właśnie od niedawna modne, digital humanities, humanistyka cyfrowa, czyli po prostu, jeżeli mamy materiały cyfrowe w dużych ilościach, tak jak relacje, materiały sądowe i tak dalej, komputer może prowadzić różnego rodzaju analizy i możemy dojść do wyników, których na pewno jako czytelnicy nie dojdziemy, ponieważ to są badania, mogą być zaawansowane pod różnym kątem i prowadzone bardzo szybko, ale potrzeba też przetłumaczenia materiałów na przykład na język polski. I myślę też, że współpraca tutaj potrzebna jest historyków litewskich, białoruskich, ukraińskich, rosyjskich, polskich, niemieckich. I być może IPN może też podjąć takie wyzwanie i przygotować tego typu program. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, podsumowując, już chcę powiedzieć, że ta dyskusja z jednej strony obnażyła pewną naszą bezradność, bo te badania w sumie od 20 lat stoją w podobnym punkcie, jakim były w 2002 roku. Z drugiej zaś strony jednak widzimy, że pewne niewielkie oznaki zmian następują. Tutaj nie powiedziano wyraźnie, może trzeba było podkreślić mocniej, że dopiero od miesiąca dysponujemy jako naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej, dysponujemy aktami śledztwa IPN w sprawie zbrodni w Jedwabnym. Śledztwa, które prowadził prokurator Radosław Ignatiew. W tej chwili pan Paweł Kornacki zapoznaje się z tymi dokumentami. To jest ponad 100 tomów źródeł, więc to potrwa, ale to jest krok naprzód.
I zobaczcie Państwo, dopiero teraz po 20 latach mamy dostęp do tych dokumentów, więc to jest na pewno krok naprzód. No oczywiście oczywista jest ekshumacja, która byłaby potrzebna, kwerenda w archiwach niemieckich i oczywiście to, co powiedział pan profesor Mędykowski, tworzenie dużych zespołów interdyscyplinarnych z różnych krajów i stworzenie takiego dużego, ambitnego programu, który pozwoliłby na jakieś poważniejsze, szersze badania porównawcze na terenach dawnej sowieckiej strefy okupacyjnej. Proszę Państwa, ja bardzo przepraszam, ale nie dopełniłem obowiązku gospodarza. Ja na początku nie przedstawiłem uczestników panelu, chociaż wszyscy Państwo wiedzą, kto dziś brał udział. Zacznę od mojej prawej strony na końcu. Pan dr Marcin Urynowicz z Instytutu Pamięci Narodowej, znawca problematyki żydowskiej, autor wielu publikacji. Pan Paweł Kornacki, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Białymstoku, który z jednej strony wchodzi dopiero w tą problematykę, ale jak widzimy, robi to konsekwentnie i już dotarł do wielu różnych faktów, które będą pomocne w wyjaśnianiu zjawiska tych masowych zbrodni. Doktor Krzysztof Persak, jeden z redaktorów pracy Instytutu Pamięci Narodowej wokół Jedwabnego, który sam jakby zajął się wyjaśnianiem tej zbrodni i również publikował ostatnio artykuł o ekshumacji, tak, i o tej niedoszłej ekshumacji, czy niedokończonej ekshumacji. Profesor Dariusz Stola, profesor Persak jest z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, podobnie profesor Dariusz Stola, znawca historii Żydów i również generalnie historii dwudziestowiecznej Polski. Profesor Andrzej Żbikowski, Uniwersytet Warszawski oraz Żydowski Instytut Historyczny, również wieloletni badacz, wybitny znawca tematyki żydowskiej i stosunków polsko-żydowskich. Więc mieliśmy bardzo taki kompetentny zespół dyskutantów. Myślę, że ta dyskusja też pokazała... Jeszcze. A przepraszam bardzo, bardzo przepraszam, to dlatego, że pana nie było na fotelu. Pan profesor Witold Mędykowski, historyk, archiwista, tak, pracuje w archiwum Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, który uczestniczył w tej dyskusji razem z nami na łączach. Bardzo się cieszymy i dziękujemy również. Także mam nadzieję, że za jakiś czas, za rok, dwa, trzy spotkamy się w podobnym gronie i będziemy w stanie powiedzieć, że nasze badania na temat Jedwabnego czy innych mordów na Żydach poszły naprzód dzięki wspólnej pracy historyków z różnych krajów, z różnych instytucji naukowych. Dziękuję Państwu za uwagę i na tym kończymy dyskusję panelową. Przerwa, a potem będzie ostatnia jeszcze część naszej dzisiejszej części konferencji. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.